Ewangelia Jana została napisana dwa pokolenia po ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa. Wydarzenia w niej opisane przypadają na okres, gdy Jerozolima była pod panowaniem Cesarstwa Rzymskiego. Chociaż ukrzyżowanie było karą powszechnie stosowaną przez Rzymian, to jednak prawo żydowskie go nie dopuszczało. Zarówno Jezus, jak i jego pierwsi uczniowie byli Żydami. Ewangelia opowiada o okresie, w którym miały miejsce niespotykane dotąd polemika i spór pomiędzy powstającym Kościołem a żydowskimi przywódcami religijnymi. Ten film jest wierną adaptacją Ewangelii Jana. Opowieść o Zbawicielu. Na początku było Słowo. Było ono u Boga i było Bogiem. Od samego początku było razem z Bogiem. Ono powołało wszystko do istnienia i nic, co zostało stworzone, nie zaistniało bez Niego. W Nim było życie, a życie jest dla ludzi światłem. To światło świeci w ciemnościach, a mrok nie był w stanie go pochłonąć. Bóg posłał swojego człowieka imieniem Jan, aby powiedział ludziom o prawdziwym świetle i aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli. Sam Jan nie był światłem, lecz miał o nim opowiedzieć. I nadeszło prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Pojawiło się na świecie, który dzięki niemu powstał, ale świat go nie rozpoznał. Przyszedł do swojej własności, ale swoi go nie przyjęli. Tym jednak, którzy je przyjęli i uwierzyli mu, dało prawo stać się dziećmi Bożymi, które narodziły się nie fizycznie, w wyniku namiętności czy ludzkich planów, ale z Boga. Słowo stało się człowiekiem i jako człowiek zamieszkało wśród nas. Ujrzeliśmy więc Jego chwałę, chwałę, jaką Ojciec obdarzył swojego jedynego Syna, pełnego łaski i prawdy. Jan Chrzciciel powiedział o Nim: to właśnie o Nim mówiłem. Nadchodzi ktoś większy ode mnie, bo istniał wcześniej niż ja. Z Jego bogactwa wszyscy otrzymaliśmy wiele łask. Mojżesz dał nam prawo, natomiast dzięki Jezusowi Chrystusowi nadeszła łaska i prawda. Boga nikt nigdy nie widział, a pokazał Go nam jedyny Syn Bóg, który stanowi jedno z Ojcem. Żydowscy przywódcy z Jerozolimy wysłali do Jana grupę kapłanów i lewitów. Kim właściwie jesteś? Wtedy on jednoznacznie i dobitnie odpowiedział: nie jestem Mesjaszem. No to kim?
Czy jesteś Eliaszem? Nie, nie jestem. To może prorokiem? Też nie. Kim więc jesteś? Co mamy powiedzieć tym, którzy nas wysłali? Co możesz o sobie powiedzieć? Jan odpowiedział, cytując proroka Izajasza: jestem głosem wołającego na pustyni. Przygotujcie Panu drogę. Wysłannicy należący do ugrupowania faryzeuszy zapytali go: dlaczego więc chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Ja zanurzam tylko w wodzie, lecz niebawem nadejdzie ktoś, kto już jest wśród nas, ale na razie nie dał się wam poznać. Ja nie jestem nawet godzien zdjąć mu butów. Miało to miejsce po drugiej stronie Jordanu, w Betanii, gdzie Jan udzielał ludziom chrztu. Następnego dnia Jan ujrzał nadchodzącego Jezusa. Oto baranek, którego Bóg złoży w ofierze, aby usunąć grzech świata. To jego miałem na myśli, mówiąc, że nadchodzi ktoś większy ode mnie, bo istniał wcześniej niż ja. Nie wiedziałem, że to on, ale po to właśnie przyszedłem i zacząłem chrzcić ludzi, aby ogłosić Izraelowi jego nadejście. Jan złożył takie świadectwo. Widziałem ducha, który zstąpił na niego z nieba jak gołąb. Nie wiedziałem, że to on, ale Bóg, który mnie posłał, abym zanurzał ludzi w wodzie, powiedział: ten, na którego zstąpi duch i spocznie na nim, będzie zanurzał ludzi w Duchu Świętym. Widziałem to i dlatego oświadczam, że on jest Synem Boga. Następnego dnia Jan stał z dwoma uczniami. Gdy zobaczył idącego Jezusa, powiedział: oto baranek, którego Bóg złoży w ofierze. Obaj uczniowie usłyszeli to i poszli za Jezusem. On obejrzał się i widząc, że za nim idą, zapytał: czego szukacie? Gdzie zatrzymałeś się na nocleg? Rabbi, to znaczy nauczycielu. Chodźcie i zobaczcie. Poszli więc z nim, a ponieważ było już około 4 po południu, zostali u niego do końca dnia. Jednym z nich był Andrzej, brat Szymona Piotra. Odszukał on później Szymona i powiedział: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I zaprowadził go do Jezusa. A on spojrzał na niego i rzekł:
Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ale od teraz będziesz się nazywał Kefas. To znaczy Piotr, skała. Następnego dnia Jezus postanowił pójść do Galilei. Spotkał Filipa i rzekł do niego: chodź ze mną. Filip pochodził z Betsaidy, rodzinnego miasteczka Andrzeja i Piotra. Spotkał on później Natanaela. Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz i prorocy. To Jezus, syn Józefa z Nazaretu. Z Nazaretu? Czy stamtąd może pochodzić coś dobrego? Sam się przekonaj. Gdy zbliżali się do Jezusa, on zobaczył Natanaela i powiedział: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Skąd mnie znasz? Widziałem cię pod drzewem figowym, zanim spotkał cię Filip. Nauczycielu, jesteś Synem Boga. Jesteś Królem Izraela. Wierzysz w to, ponieważ powiedziałem, że widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym? Ujrzysz jeszcze więcej. Zapewniam was, zobaczycie otwarte niebo i aniołów Boga wstępujących i zstępujących na mnie, Syna Człowieczego. Dwa dni później w Kanie Galilejskiej odbywało się wesele. W którym uczestniczyła matka Jezusa. Zaproszono na nie również Jezusa i jego uczniów. I zdarzyło się tak, że zabrakło wina. Matka powiedziała o tym Jezusowi: to chyba nie jest ani mój, ani twój problem. Jeszcze nie przyszła na mnie pora. Zróbcie wszystko, co wam powie. A stało tam 6 kamiennych dzbanów, przygotowanych do żydowskiego obrzędu oczyszczenia. Każdy z nich mógł pomieścić jakieś 80 lub 100 litrów. Napełnijcie je wodą. Słudzy nalali wody aż po brzegi. Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela.
Gdy gospodarz skosztował wody przemienionej w wino, nie wiedząc, skąd się wzięło, choć słudzy wiedzieli, zawołał pana młodego. Zazwyczaj najpierw podaje się lepsze wino. Później, gdy goście już sobie podpiją, trochę gorsze. A ty najlepsze zostawiłeś na koniec. W ten oto sposób w Kanie Galilejskiej Jezus dokonał pierwszego cudu. Objawił przez to swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Po weselu, razem z matką, braćmi i uczniami, udał się na kilka dni do Kafarnaum. Ponieważ zbliżało się święto Paschy, Jezus poszedł do Jerozolimy. W świątyni natknął się na kupców sprzedających bydło, owce i gołębie ofiarne. Spotkał tam też ludzi zajmujących się wymianą pieniędzy. Zrobił więc sobie bicz ze sznurów i zaczął wszystkich wyganiać ze świątyni. Zwierzęta też. Powywracał stoły wymieniających pieniądze i porozrzucał monety. Sprzedającym gołębie rozkazał: zabierzcie się stąd. Nie róbcie targowiska z domu mojego ojca. Jego uczniowie przypomnieli sobie słowa Pisma: gorliwość o dom Twój, Boże mój, pożera mnie jak ogień. Żydowscy przywódcy odpowiedzieli mu pytaniem: jakim prawem wyrzuciłeś ze świątyni sprzedawców? Czy uwiarygodnisz to jakimś znakiem z nieba? Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Odbudujesz ją w trzy dni? Budowano ją 46 lat. Lecz Jezus, mówiąc o świątyni, miał na myśli własne ciało. Gdy zmartwychwstał, uczniowie przypomnieli sobie tę wypowiedź i uwierzyli Pismu i słowom Jezusa. W czasie tego święta wielu ludzi uwierzyło w Niego. Widzieli bowiem cuda, jakie czynił w Jerozolimie. Ale Jezus nie ufał im, bo znał serca wszystkich ludzi. Nie potrzebował też, aby ktoś Go przekonywał o swoich intencjach. Dokładnie bowiem wiedział, co się kryje w każdym człowieku.
Wśród faryzeuszy był pewien człowiek imieniem Nikodem, który był żydowskim przywódcą. Pewnej nocy przyszedł do Jezusa. Nauczycielu, wiemy, że zostałeś posłany przez Boga, bo nikt nie mógłby czynić takich cudów, jakie ty czynisz, gdyby On go nie posłał. Zapewniam cię, że jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie ujrzy Królestwa Bożego. Urodzić się na nowo, będąc starcem? Czy można powtórnie wejść do łona matki i urodzić się? Zapewniam, że jeśli człowiek nie narodzi się z wody i ducha, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Kto się narodził fizycznie, żyje tylko fizycznie. Kto się jednak narodził z ducha, żyje także duchowo. Nie dziw się więc, że powiedziałem, iż trzeba się narodzić na nowo. Wiatr wieje, gdzie chce. Słyszysz go, ale nie wiesz, skąd i dokąd wieje. Podobnie jest z narodzeniem z ducha. Widzisz skutki, ale nie widzisz przyczyny. Ale jak to się dzieje? Jesteś nauczycielem narodu i nie wiesz tego? Zapewniam cię, że mówię o tym, co dobrze znam i co sam widziałem. Ale wy nie uznajecie tego. Jeśli nie wierzycie w to, co mówię o sprawach ziemskich, to jak uwierzycie w to, co powiem o sprawach niebiańskich? Nikt jednak nie wstąpił do nieba oprócz mnie, Syna Człowieczego. Stamtąd bowiem przyszedłem. Podobnie jak wąż, który na pustyni został podniesiony w górę przez Mojżesza, tak i ja, Syn Człowieczy, również muszę zostać podniesiony w górę, aby każdy, kto mi uwierzy, otrzymał życie wieczne. Tak bowiem Bóg ukochał świat, że oddał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto mu uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał Syna, aby potępił świat, lecz aby go zbawił. Ten, kto mu wierzy, nie podlega potępieniu, ale ten, kto mu nie wierzy, już został osądzony, bo nie uwierzył jedynemu Synowi Bożemu. Wyrok taki zapadł dlatego, że chociaż na świat przyszło światło, ludzie bardziej pokochali ciemność, bo ich czyny były złe. Ten, kto czyni zło, nienawidzi światła i nie zbliża się do niego, aby nie wyszły na jaw jego czyny. Kto zaś postępuje zgodnie z prawdą, zbliża się do światła, aby ujawniły się jego czyny, które podobają się Bogu. Jakiś czas później Jezus wraz z uczniami udał się na tereny Judei. Zatrzymał się tam i udzielał ludziom chrztu. Niedaleko Salim, w Ainon, przebywał również Jan Chrzciciel. On także chrzcił, bo w tych okolicach było dużo wody i wielu ludzi przychodziło do niego, aby ich w niej zanurzył. W tym czasie Jan był bowiem jeszcze na wolności. Pewnego dnia ktoś posprzeczał się z uczniami Jana o sprawy dotyczące rytualnych oczyszczeń. Nauczycielu, pamiętasz tego człowieka, który był z tobą na drugim brzegu Jordanu? Tego, o którym mówiłeś. Teraz to on chrzci i wszyscy idą do niego. Nikt nie może wziąć czegoś, czego nie otrzymał z nieba. Sami możecie potwierdzić, że powiedziałem, nie jestem Mesjaszem. Zostałem tylko wysłany przed nim. Panna młoda należy przecież do Pana młodego. A przyjaciel Pana Młodego cieszy się z tego, że może przy nim stać i słuchać go. Obecnie w całej pełni doświadczam takiej właśnie radości. Teraz on będzie się stawał coraz ważniejszy. Ja zaś muszę schodzić ze sceny. Ten, kto przychodzi z góry, przewyższa wszystkich. Ten zaś, kto pochodzi z ziemi, jest ograniczony do rzeczy ziemskich. Ten, kto przybywa z nieba, mówi o tym, co widział i słyszał w niebie. Ludzie nie chcą go słuchać. Ci jednak, którzy mu uwierzyli, uznali, że Bóg mówi prawdę. Ten bowiem, kto został wysłany przez Boga, przemawia w jego imieniu.
a Bóg w pełni obdarza go swoim duchem. Ojciec kocha syna i wszystko mu powierzył. Ten, kto wierzy Synowi Bożemu, ma życie wieczne. Ten zaś, kto mu nie wierzy, nawet nie ujrzy tego życia. Przeciwnie, zobaczy gniew Boga. Wkrótce Jezus otrzymał wiadomość, że faryzeusze już wiedzą, iż pozyskuje i chrzci więcej uczniów niż Jan. Chociaż Jezus osobiście nikogo nie chrzcił, ale czynili to Jego uczniowie. Dlatego opuścił Judeę i skierował się do Galilei. Chciał jednak przejść przez Samarię. Zbliżył się więc do samarytańskiego miasteczka Sychar, położonego w pobliżu terenów, które dawno temu patriarcha Jakub przekazał swojemu synowi Józefowi. Znajdowała się tam studnia Jakuba. Zmęczony drogą, Jezus usiadł przy niej, a było to samo południe. Wtedy właśnie przyszła tam po wodę pewna Samarytanka. Możesz dać mi się napić? Jego uczniowie poszli wcześniej do miasteczka kupić coś do jedzenia. Jesteś Żydem, a ja Samarytanką. Jak to możliwe, że prosisz mnie o wodę? Żyd bowiem nie użyłby kubka lub miski, której użył Samarytanin. Gdybyś wiedziała, jak wspaniały dar przygotował Bóg dla ludzi oraz kto do ciebie mówi, prosiłabyś go, a dałby ci wodę życia. Panie, przecież nie masz nawet czym zaczerpnąć wody, a studnia jest głęboka. Skąd więc weźmiesz tę wodę życia? Czyżbyś był większy od naszego przodka Jakuba, który dał nam tę studnię? On sam pił z niej wodę, a także jego dzieci oraz całe jego stada. Każdy, kto pije tę wodę, po jakimś czasie znowu będzie mieć pragnienie. Ale kto napije się mojej wody, już nigdy nie będzie spragniony. Wręcz przeciwnie, moja woda wytryśnie z niego i stanie się źródłem życia wiecznego. Panie, daj mi więcej tej wody, abym już nie była spragniona i nie musiała przychodzić do tej studni. Idź najpierw i przyprowadź męża. Nie mam męża. Słusznie mówisz, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a mężczyzna, z którym teraz żyjesz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś więc prawdę. Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi przodkowie czcili Boga na tej górze, a wy, Żydzi, twierdzicie, że Jerozolima jest właściwym miejscem oddawania mu czci. Uwierz mi, kobieto, że nadchodzi czas, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy nie wiecie, kim jest ten, komu oddajecie cześć. My znamy go, bo zbawienie wywodzi się od Żydów. Nadchodzi jednak czas, właściwie już nadszedł, gdy prawdziwi czciciele Ojca będą oddawać Mu cześć w duchu i w prawdzie. Właśnie takich czcicieli On pragnie. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy oddają Mu cześć, mają to robić w duchu i w prawdzie. Wiem, że pewnego dnia ma przyjść Mesjasz, a gdy On nadejdzie, wszystko nam wyjaśni. Właśnie z Nim rozmawiasz. To ja Nim jestem. W tym momencie nadeszli uczniowie i zdziwili się, że Jezus rozmawia z samarytańską kobietą. Żaden z nich jednak nie zapytał, po co z nią rozmawiasz. Ona zaś zostawiła dzban i pobiegła do miasteczka. Chodźcie zobaczyć człowieka, który powiedział mi wszystko, co zrobiłam w życiu. To musi być Mesjasz. Wyszli więc z miasteczka i poszli do Jezusa. Tymczasem uczniowie błagali Jezusa: Nauczycielu, zjedz coś. Ale on odpowiedział: Ja mam pokarm, o którym nic nie wiecie. Czyżby ktoś przyniósł mu jedzenie? Zastanawiali się między sobą. Moim pokarmem jest wypełnianie woli tego, który mnie posłał, i wykonywanie jego dzieła.
Czy nie mówicie, już za 4 miesiące zaczną się żniwa? Ja wam mówię, rozejrzyjcie się dookoła i zobaczcie, że pola już teraz są gotowe do żniw. Żniwiarz odbiera zapłatę za pracę i zbiera wieczny plon, a ten, który siał, cieszy się razem z nim. Prawdziwe jest powiedzenie, jeden sieje, drugi zbiera. Oto posłałem was do zbierania tego, czego nie sialiście. Inni się przy tym napracowali, a wy zbieracie plon ich pracy. Wielu Samarytan z tego miasteczka uwierzyło Jezusowi dzięki słowom kobiety. Powiedział mi wszystko, co zrobiłam w życiu. Gdy więc przyszli do Niego, prosili, żeby się u nich zatrzymał. Został więc tam 2 dni. Oni zaś słuchali Jego nauki i jeszcze więcej z nich uwierzyło Mu. Kobiecie zaś mówili, wierzymy teraz nie tylko dzięki Twoim słowom, sami bowiem Go słyszeliśmy i wiemy, że to właśnie On jest Zbawicielem świata. Po upływie 2 dni Jezus udał się do Galilei. Mówił bowiem, że prorok nie może znaleźć szacunku we własnej ojczyźnie. Mieszkańcy Galilei przyjęli Go z otwartymi ramionami. Byli bowiem w Jerozolimie na święcie Paschy i widzieli wszystko, czego tam dokonał. Jezus ponownie poszedł do Kany Galilejskiej, gdzie poprzednio przemienił wodę w wino. W pobliskim Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik państwowy, którego syn akurat poważnie chorował. Usłyszał on wcześniej, że Jezus zmierza z Judei do Galilei. Przyszedł więc do Kany i błagał go, aby udał się do Kafarnaum i uzdrowił jego umierającego syna. Jeśli nie zobaczycie cudów, nie uwierzycie mi. Panie, zechciej przyjść. Zanim moje dziecko umrze. Wracaj do domu. Twój syn będzie żył. Urzędnik uwierzył Jezusowi na słowo i odszedł. Gdy był jeszcze w drodze, wybiegli mu na spotkanie słudzy z wieścią. Twój syn będzie żył. Zapytał więc, o której godzinie poczuł się lepiej. Wczoraj o 1:00 po południu spadła mu gorączka. Ojciec uświadomił sobie wówczas, że właśnie o tej godzinie Jezus powiedział mu, Twój syn będzie żył. Wtedy on sam i cały jego dom uwierzył Jezusowi. Był to 2. cud Jezusa od jego powrotu z Judei do Galilei. Nadeszło kolejne żydowskie święto i Jezus udał się do Jerozolimy. Obok owczej bramy znajdowała się w mieście sadzawka, otoczona 5 krużgankami, zwana po hebrajsku Betesda. Leżało tam wielu chorych, niewidomych, kalekich i sparaliżowanych. Był tam również pewien człowiek, który chorował od 38 lat.
Zobaczywszy go, Jezus od razu poznał, że choruje od bardzo długiego czasu. Czy chcesz wyzdrowieć? Panie, nie mam nikogo, kto by mi pomógł wejść do sadzawki, gdy anioł poruszy wodę. Zanim dojdę, ktoś inny mnie wyprzedza. Wstań, zwiń swoją matę i chodź o własnych siłach. I człowiek ten natychmiast wyzdrowiał. Zwinął matę i zaczął chodzić. A był to akurat święty dzień szabatu. Gdy żydowscy przywódcy zobaczyli go, powiedzieli: jest szabat, nie wolno ci nosić maty, to wbrew przykazaniom. To człowiek, który mnie uzdrowił, powiedział: zwiń matę i chodź. Kto ośmielił się coś takiego ci rozkazać? Uzdrowiony nie potrafił odpowiedzieć, bo Jezus zniknął w otaczającym ich tłumie. Jakiś czas potem Jezus odnalazł go w świątyni. Wyzdrowiałeś. Teraz nie grzesz, żeby nie spotkało cię coś gorszego. Wówczas człowiek ten udał się do przywódców i oznajmił im, że to Jezus go uzdrowił. Wtedy oni zaczęli oskarżać Jezusa, że uczynił to w szabat. Ale on odpowiedział im: mój ojciec teraz działa, więc ja również działam. Na te słowa jeszcze bardziej utwierdzili się w zamiarze zabicia go. Nie tylko bowiem łamał przepisy dotyczące szabatu, ale Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus powiedział więc: zapewniam was, Syn Boży sam z siebie niczego nie może uczynić. Robi tylko to, co widzi u Ojca. Co więc czyni Ojciec, to robi i Syn. Ojciec kocha Syna i pokazuje Mu wszystko, czego sam dokonuje. Zresztą pokaże Mu jeszcze większe dzieła, abyście Go podziwiali. Podobnie jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje im życie, tak i Syn daje życie tym, którym sam chce. Ojciec nikogo też nie sądzi, bo wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy ludzie czcili Go tak, jak czczą Ojca. Kto więc nie czci Syna, nie czci również Ojca, który Go posłał. Zapewniam was, każdy, kto mnie słucha i wierzy Ojcu, który mnie posłał, ma życie wieczne. Nie zostanie potępiony, bo przeszedł już ze śmierci do życia. Zapewniam was również, że zbliża się czas, a właściwie już nadszedł, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, ożyją. Ojciec, który ma w sobie życie, dał je Synowi, aby i On je miał. Dał Mu też władzę sądzenia, ponieważ jest On Synem Człowieczym.
Nie dziwcie się temu, ponieważ nadchodzi czas, gdy wszyscy umarli usłyszą Jego głos i powstaną z martwych. Ci, którzy dobrze postępowali, do wiecznego życia, ci zaś, którzy popełniali zło, na sąd. Ja niczego nie czynię sam z siebie. Osądzam tak, jak mi mówi Ojciec, i mój osąd jest sprawiedliwy, gdyż nie kieruję się swoją wolą, lecz wolą Tego, który mnie posłał. Gdybym sam przedstawiał dowody na swój temat, nie byłbym wiarygodny. Dowody takie przedstawia jednak Ojciec, a On jest przecież prawdomówny. Wysłaliście do Jana Chrzciciela ludzi z pytaniem o mnie, a on powiedział wam prawdę. Nie polegam jednak na dowodach od ludzi. Wspominam o tym tylko po to, abyście dostąpili zbawienia. Jan był płonącą lampą, a wy cieszyliście się jego światłem. Istnieją jednak większe dowody niż słowa Jana. Są to czyny zlecone mi przez Ojca, których ja dokonuję. Potwierdzają one, że zostałem przez Niego posłany. Potwierdził to również sam Ojciec. Wy jednak nigdy nie słyszeliście Jego głosu, ani Go nie widzieliście. Nie przyjęliście też Jego słowa, bo nie wierzycie temu, którego On posłał. Studiujecie Pisma, bo wydaje się wam, że odnajdziecie w nich życie wieczne, a one przecież mówią o mnie. Wy jednak nie chcecie do mnie przyjść, aby otrzymać to życie. Ja nie potrzebuję uznania ze strony ludzi i wiem, że nie macie w sobie Bożej miłości. Przyszedłem do was w imieniu Ojca, lecz odrzucacie mnie. Jeśli jednak ktoś przychodzi we własnym imieniu, chętnie go słuchacie. Nic dziwnego, że nie możecie uwierzyć. Zabiegacie o ludzki szacunek, zupełnie nie troszcząc się o uznanie w oczach Boga. Ale nie myślcie, że to ja będę was obwiniał przed Ojcem. Oskarży was Mojżesz, w którym pokładacie nadzieję na wieczność. Gdybyście bowiem naprawdę mu wierzyli, uwierzylibyście i mnie, gdyż on pisał właśnie o mnie. Ale jak możecie uwierzyć moim słowom, skoro nie wierzycie nawet jego pismom? Potem Jezus przeprawił się na drugą stronę Jeziora Galilejskiego, zwanego też Jeziorem Tyberiackim. Towarzyszyły mu tłumy, bo ludzie widzieli, jak w cudowny sposób uzdrawiał chorych. Jezus wszedł na górę i usiadł ze swoimi uczniami. A zbliżało się wtedy żydowskie święto Paschy. Gdy Jezus rozejrzał się i zobaczył nadchodzące ogromne tłumy ludzi, Filipie, gdzie kupimy tyle jedzenia, żeby nakarmić tych wszystkich ludzi? Zapytał o to, aby wystawić go na próbę. Wiedział bowiem, co ma robić. Żeby każdy dostał choć trochę jedzenia, trzeba by mieć 200 srebrnych monet, aby kupić dosyć chleba. Wtedy do rozmowy włączył się inny uczeń, Andrzej, brat Szymona Piotra. Jest tu chłopiec, który ma 5 jęczmiennych chlebów i 2 ryby. Ale co to jest dla takiego tłumu?
Każcie wszystkim usiąść. Ludzie usiedli więc na trawie, a samych tylko mężczyzn było tam około 5000. Jezus wziął chleby, podziękował za nie Bogu. I polecił rozdać je siedzącym. To samo zrobił z rybami. I każdy dostał tyle, ile chciał. Gdy już wszyscy się najedli, powiedział uczniom: pozbierajcie resztki, aby nic się nie zmarnowało. I z 5 jęczmiennych chlebów zebrano aż 12 koszy resztek chleba. Gdy ludzie uświadomili sobie, jakiego cudu dokonał Jezus, zaczęli wołać: to na pewno jest ten prorok, który miał nadejść. Lecz Jezus zorientował się, że chcą go zabrać i obwołać królem. Dlatego samotnie oddalił się na górę. Wieczorem uczniowie zeszli na brzeg, wsiedli do łodzi i popłynęli w kierunku Kafarnaum. Wkrótce zerwał się silny wiatr i jezioro bardzo się wzburzyło. Intensywnie wiosłując, przepłynęli jakieś 5 kilometrów. Intensywnie wiosłując, przepłynęli jakieś 5 kilometrów. Nagle zobaczyli Jezusa, idącego po wodzie. I będącego już blisko łodzi, przerazili się. Nie bójcie się. To ja. Wtedy bez obaw wzięli go do łodzi. I od razu dobili do brzegu, w miejscu, do którego zmierzali. Następnego dnia tłum ludzi zebrany na przeciwległym brzegu zorientował się, że poza jedną łodzią, którą odpłynęli uczniowie, nie było innej. Wiedzieli też, że Jezus nie wsiadł do łodzi z uczniami, bo odpłynęli sami. Tymczasem na miejsce, w którym Jezus nakarmił ludzi chlebem, przypłynęły z Tyberiady inne łodzie. Gdy ludzie zauważyli, że nie ma ani Jezusa, ani uczniów, wsiedli do łodzi i popłynęli do Kafarnaum, aby go odnaleźć.
Gdy go znaleźli, zapytali: Nauczycielu, kiedy zdążyłeś tu przybyć? Zapewniam was, że szukacie mnie nie dlatego, że ujrzeliście cud, lecz dlatego, że najedliście się dosyta. Starajcie się jednak nie o ten nietrwały pokarm, ale o pokarm dający życie wieczne, który ja, Syn Człowieczy, mogę wam zapewnić. Po to właśnie posłał mnie Bóg Ojciec. Co mamy robić, żeby wypełnić wolę Boga? Wolą Boga jest to, abyście wierzyli temu, którego On posłał. Jakiego cudu dokonasz więc, abyśmy mogli Go zobaczyć i uwierzyć Ci? Czego dokonasz? Nasi przodkowie codziennie jedli mannę na pustyni. Pismo mówi, dał im do jedzenia chleb z nieba. Zapewniam was, że to nie Mojżesz dawał chleb z nieba, ale mój Ojciec daje wam teraz prawdziwy chleb z nieba. Chlebem od Boga jest bowiem ten, który przychodzi z nieba. To On daje światu życie. Panie, dawaj nam zawsze ten chleb. Dawaj nam zawsze ten chleb. To ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie głodny. A kto wierzy mi, nie zazna pragnienia. Ale nie pierwszy raz o tym mówię, a wy patrzycie na mnie i nadal nie wierzycie. Jednak ci wszyscy, których dał mi Ojciec, przyjdą do mnie, a ja nikogo z nich nie odtrącę. Przyszedłem bowiem z nieba nie po to, aby działać na własną rękę, lecz żeby wypełnić wolę Ojca, który mnie posłał. On nie chce, abym kogoś stracił, ale pragnie, abym wszystkich ożywił w dniu ostatecznym. Wolą mojego Ojca jest to, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy Mu, miał życie wieczne i abym ożywił Go w dniu ostatecznym. Słysząc to, ludzie zaczęli się oburzać, ponieważ powiedział, to ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. Przecież to tylko Jezus, Syn Józefa. Znamy Jego Ojca i Matkę. Jak On może mówić, zstąpiłem z nieba? Dlaczego jesteście oburzeni? Nikt nie może do mnie przyjść, jeśli nie zostanie przyprowadzony przez Ojca, który mnie posłał. Tych zaś, którzy przyjdą do mnie, ożywię w dniu ostatecznym. W księgach proroków napisano przecież, oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy więc, kto słuchał Ojca i uczył się od Niego, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, że ktokolwiek widział Boga Ojca, oprócz tego, który od Niego przyszedł. Raz jeszcze zapewniam was, kto wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Wasi przodkowie jedli wprawdzie mannę na pustyni, ale poumierali. Natomiast każdy, kto je ten chleb z nieba, nie umrze. To ja jestem chlebem życia, przysłanym z nieba. Kto się nim posili, będzie żyć na wieki. Chlebem tym jest moje ciało, które poświęcam, aby dać światu życie. Wtedy słuchający go zaczęli się między sobą sprzeczać. Jak on może dać nam do jedzenia swoje ciało? Zapewniam was, jeżeli nie spożyjecie ciała i krwi Syna Człowieczego, nie będziecie mieć w sobie życia. Kto spożywa moje ciało i krew, już ma życie wieczne, a ja go ożywię w dniu ostatecznym. Ciało moje to prawdziwy pokarm, a moja krew to prawdziwy napój.
kto spożywa moje ciało i krew, jest trwale połączony ze mną, a ja z nim. Ja żyję dzięki żyjącemu Ojcu, który mnie posłał. Tak samo jak ten, kto się mną karmi, będzie żyć dzięki mnie. To właśnie jest chleb z nieba. Nie taki, jaki jedli wasi przodkowie i poumierali. Każdy, kto spożywa ten chleb, będzie żył wiecznie. Tego wszystkiego Jezus nauczał w synagodze w Kafarnaum. Słysząc to, wielu jego uczniów mówiło: to jest zbyt trudne. Któż jest w stanie to pojąć? Jezus wiedział, że im się to nie podoba. Jesteście tym zniechęceni? Co w takim razie powiecie, gdy zobaczycie mnie, Syna Człowieczego, wracającego tam, skąd przyszedłem? Zrozumcie, to Duch daje życie. Ludzkie wysiłki nie mają znaczenia. Słowa, które wam powiedziałem, pochodzą właśnie od Ducha i prowadzą do życia. Ale niektórzy z was nadal mi nie wierzą. Jezus od początku wiedział bowiem, kto mu nie wierzy oraz kto go zdradzi. To właśnie miałem na myśli, mówiąc, że nikt nie jest w stanie przyjść do mnie, jeśli go nie przyprowadzi Ojciec. Po tych słowach wielu uczniów opuściło Jezusa i już z nim nie chodziło. A wy? Czy wy także chcecie odejść? Panie, a do kogo pójdziemy? Odpowiedział Szymon Piotr. Twoje słowa prowadzą do życia wiecznego. Uwierzyliśmy ci i wiemy, że jesteś świętym Synem Boga. Wybrałem was 12. Ale jeden z was jest sługą diabła. Mówiąc to, miał na myśli Judasza, syna Szymona z Kariotu. To on bowiem, jako należący do grona 12, miał go później zdradzić. Po tych wydarzeniach Jezus wędrował po Galilei. Nie chciał iść do Judei, ponieważ tamtejsi przywódcy chcieli go zabić. A zbliżało się kolejne żydowskie święto, święto namiotów. Bracia Jezusa namawiali go: rusz się stąd i idź do Judei. Niech i twoi uczniowie zobaczą cuda. Jeśli ktoś chce być sławny, nie może się kryć po kątach. Skoro naprawdę robisz takie rzeczy, niech cię zobaczy cały świat. Mówili tak, bo nie wierzyli mu. Mój czas jeszcze nie nadszedł. Ale dla was każdy dzień jest dobry. Świat nie ma powodu, aby was nienawidzić. Mnie nienawidzi, bo ujawniam jego złe czyny. Idźcie więc na uroczystości. Ja na razie nie pójdę, bo jeszcze nie przyszła na mnie pora. Tak im odpowiedział i sam został w Galilei. Gdy bracia udali się na święto, Jezus też tam przyszedł, ale nie jawnie. Tymczasem przywódcy szukali go w czasie uroczystości i wypytywali o niego. A wśród tłumów krążyły na jego temat różne wieści. To wspaniały człowiek, twierdzili jedni. Nieprawda, manipuluje tłumem, mówili inni. Jednak ze strachu przed przywódcami nikt nie mówił o nim publicznie. Mniej więcej w połowie wszystkich uroczystości Jezus wszedł do świątyni i zaczął otwarcie nauczać. Skąd on tak dobrze zna pisma? Przecież nie ma wykształcenia. Ja nie głoszę własnej nauki, lecz słowo Boga, który mnie posłał. Ten, kto jest gotów wypełniać Jego wolę, rozpozna, czy to, co mówię, pochodzi od Boga, czy sam to wymyśliłem. Kto głosi własne poglądy, zabiega o uznanie dla siebie. Ale kto zabiega o uznanie dla tego, który go posłał, mówi prawdę i jest bez zarzutu. Czy Mojżesz nie zostawił wam przykazań? Jednak nikt z was ich nie przestrzega.
Chcecie mnie zabić? Chyba oszalałeś. Kto chce cię zabić? Oburzacie się, że dokonałem jednego cudu w szabat. Mojżesz dał wam nakaz, aby dokonywać obrzezania i już wasi przodkowie robili to nawet w szabat. Skoro więc w tym świętym dniu dokonuje się tej małej czynności, żeby przestrzegać prawa Mojżesza, to dlaczego oburzacie się na mnie, że w szabat uzdrowiłem całego człowieka? Nie oceniajcie po pozorach, ale bądźcie rzetelni w swoim osądzie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili wtedy między sobą: to chyba ten, którego planują zabić. Dziwne, że teraz publicznie naucza i nie sprzeciwiają mu się. Może i nasi przywódcy doszli do wniosku, że on jest Mesjaszem. Ale przecież wiemy, skąd on pochodzi. Gdy zaś przyjdzie Mesjasz, nikt nie będzie tego wiedział. Kiedy Jezus nauczał w świątyni, zawołał głośno: czy naprawdę mnie znacie i wiecie, skąd jestem? Nie przyszedłem tu jednak z własnej inicjatywy. Ten, który mnie posłał, jednak jest prawdziwy. Wy go nie znacie, ale ja go znam, ponieważ przyszedłem od Niego i On mnie posłał. Wówczas przywódcy próbowali go aresztować. Nikt jednak nie ośmielił się podnieść na niego ręki, bo nie nadszedł jeszcze jego czas. Wtedy wielu spośród zgromadzonych uwierzyło mu. Czy można się spodziewać, że Mesjasz miałby uczynić więcej cudów niż on? Faryzeusze dowiedzieli się, jakie nastroje panują wśród tłumów, i wspólnie z najwyższymi kapłanami wysłali strażników, aby aresztowali Jezusa. Jeszcze przez krótki czas będę z wami, a później wrócę do tego, który mnie do was posłał. Będziecie mnie szukać, ale nie znajdziecie. Tam, dokąd idę, wy nie możecie pójść. Przywódcy żydowscy zastanawiali się, dokąd on zamierza pójść, skoro mamy go nie znaleźć. Czyżby zamierzał udać się za granicę i nauczać pogan oraz naszych rodaków żyjących na emigracji? Co ma na myśli, mówiąc: będziecie mnie szukać, ale nie znajdziecie. I tam, gdzie się udaje, wy nie możecie pójść. W ostatnim, najważniejszym dniu święta Jezus zawołał do tłumów: jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak mówi Pismo, jeśli ktoś uwierzy mi, to z jego wnętrza wypłyną rzeki żywej wody. Mówił tak o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać wierzącym. Duch bowiem nie był jeszcze zesłany, ponieważ Jezus nie został jeszcze otoczony chwałą. To na pewno prorok. Mesjasz nie przyjdzie z Galilei. Przecież Pismo mówi, że Mesjasz będzie potomkiem króla Dawida i będzie pochodził z Betlejem, jego rodzinnej miejscowości. Tak więc zdania ludzi były podzielone. Niektórzy chcieli go nawet aresztować, ale nikt nie ośmielił się go dotknąć. Strażnicy, którzy mieli zatrzymać Jezusa, wrócili więc do najwyższych kapłanów i faryzeuszy z pustymi rękami. Dlaczego nie przyprowadziliście go? Nigdy jeszcze nie słyszeliśmy, żeby jakiś człowiek przemawiał tak jak on. Więc i was oszukał? Czy słyszeliście, żeby ktoś z przełożonych lub faryzeuszy uwierzył mu? A ten motłoch, który w ogóle nie zna prawa Mojżesza. Niech będzie przeklęty. Wtedy zabrał głos Nikodem, jeden z przywódców, który kiedyś odwiedził Jezusa. Czy nasze prawo zezwala na skazanie kogoś bez dokładnego przyjrzenia się jego czynom i zapewnienia oskarżonemu możliwości obrony? A może i ty jesteś z Galilei?
Sam sprawdź Pismo i przekonaj się, że stamtąd nie pochodził żaden prorok. Po tych słowach rozeszli się do domów. Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną. Następnego ranka znów jednak pojawił się w świątyni. Wkrótce zebrał się tam tłum, więc Jezus usiadł i zaczął przemawiać. Wtedy właśnie przywódcy religijni i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą znaleziono w łóżku z mężczyzną, który nie był jej mężem. Postawili ją na samym środku. Nauczycielu, złapaliśmy ją na gorącym uczynku. Mojżesz w swoim prawie nakazał, aby taką osobę obrzucić kamieniami i zabić. A ty jak nauczasz? Była to prowokacja, która miała dostarczyć podstaw do oskarżenia Jezusa. Lecz on schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. Gdy jednak uparcie domagali się odpowiedzi, podniósł się. Kto z was nie dopuścił się żadnego grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu schylił się i pisał po ziemi. Tymczasem zebrani, jeden po drugim, począwszy od przełożonych, zaczęli odchodzić. W końcu został tylko Jezus i stojąca na środku owa kobieta. Jezus podniósł się. Gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Nie, panie. Ja też cię nie potępiam. Idź. I już więcej nie grzesz. Innym razem Jezus przemówił do zgromadzonych. Jestem światłem świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia. Przechwalasz się, to nieprawda. Chociaż mówię sam o sobie, mówię prawdę, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd zmierzam. Wy osądzacie według tego, co zewnętrzne. Ja zaś nikogo nie sądzę. A nawet gdybym sądził, mój osąd jest prawdziwy, bo nie robię tego sam, ale razem z Ojcem, który mnie posłał. W waszym prawie jest napisane, że zgodne zeznania dwóch świadków uznaje się za prawdziwe. Jednym świadkiem jestem ja, a drugim Ojciec, który mnie posłał. A gdzież jest ten twój Ojciec? Nie znacie ani mnie, ani Jego. Gdybyście mnie znali, znalibyście także i mojego Ojca. Jezus mówił o tym, będąc w świątyni, w pobliżu skarbca. Nie zatrzymano Go jednak, bo jeszcze nie nadszedł na to czas. Wkrótce odejdę, będziecie mnie szukać, ale umrzecie w swoich grzechach. Nie możecie bowiem pójść tam, dokąd idę.
Czyżby chciał cię zabić? Powiedział przecież, nie możecie pójść tam, dokąd idę. Wy jesteście z dołu. Ja pochodzę z góry. Należycie do tego świata. Ja nie. Właśnie dlatego powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach. Jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, tak właśnie się stanie. A kim jesteś? Po co ja jeszcze z wami rozmawiam? Mógłbym was oskarżyć o wiele rzeczy. Wielu też mógłbym was nauczyć. Ten, który mnie posłał, jest bowiem prawdomówny. Dlatego powtarzam światu to, co od niego usłyszałem. Oni jednak nadal nie rozumieli, że mówił o swoim Ojcu. Gdy podniesiecie mnie w górę, wtedy poznacie, że ja jestem i że nie robię niczego z własnej inicjatywy. Powtarzam tylko to, czego nauczył mnie Ojciec. On mnie posłał i zawsze jest ze mną. Nie opuszcza mnie, bo zawsze robię to, co się mu podoba. Słuchając go, wielu ludzi uwierzyło mu. Jeżeli będziecie żyć według moich słów, będziecie naprawdę moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was uwolni. Jesteśmy przecież potomkami Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Jak więc możesz mówić, że zostaniemy uwolnieni? Zapewniam was, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik nie jest w domu na zawsze, ale syn tak. Jeśli więc Syn Boży da wam wolność, wtedy staniecie się naprawdę wolni. Wiem, że jesteście potomkami Abrahama, ale chcecie mnie zabić, bo nie przyjęliście moich słów. Ja mówię to, co wiem od mojego ojca. Wy zaś robicie to, co usłyszeliście od waszego ojca. Naszym przodkiem jest Abraham. Gdybyście byli potomkami Abrahama, robilibyście to, co on. A przecież usiłujecie mnie zabić tylko dlatego, że powiedziałem wam prawdę, jaką usłyszałem od Boga. Abraham tak nie postępował. Wy postępujecie tak, jak wasz prawdziwy ojciec. Nie pochodzimy z nieprawego łoża. Naszym ojcem jest Bóg. Gdyby Bóg był waszym ojcem, okazywalibyście mi miłość. Przyszedłem przecież od Niego. Nie jestem tu z własnej inicjatywy. To On mnie posłał. Wy jednak nie możecie pojąć moich słów. Co więcej, nawet nie chcecie ich wysłuchać. Waszym prawdziwym ojcem jest diabeł, oszczerca. Dlatego chcecie robić to, co on. Od początku był on mordercą i nie wytrwał w prawdzie, bo nie przyjął jej. Gdy kłamie, mówi z serca, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Wy również nie wierzycie mi, bo mówię prawdę. Kto z was mógłby zarzucić mi jakiś grzech? Skoro mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? Ten, kto należy do Boga, słucha Jego słów. Wy zaś ich nie słuchacie, bo nie jesteście Jego dziećmi. Ty, Samarytaninie, mieliśmy rację, mówiąc, że demon odebrał ci rozum. Nie jestem opętany. Dbam o dobre imię mojego ojca, a wy mnie obrażacie. Nie zależy mi na tym, abyście otoczyli mnie chwałą. Jest jednak ktoś, komu na tym zależy. To on jest sędzią. Zapewniam was. Kto jest posłuszny moim słowom, nigdy nie umrze. Teraz mamy pewność, że jesteś opanowany przez demona. Przecież nawet Abraham i najwięksi prorocy umarli, a ty twierdzisz, kto jest posłuszny moim słowom, nigdy nie umrze. Czy jesteś większy od naszego przodka Abrahama? On przecież umarł. Prorocy też umarli. Za kogo ty się uważasz? Gdybym sam siebie wywyższał, nie miałoby to żadnego znaczenia. Mnie jednak wywyższa Ojciec, którego wy nazywacie swoim Bogiem. Wcale go jednak nie znacie, ale ja go znam. Gdybym mówił, że go nie znam, byłbym kłamcą, tak jak wy. Ja jednak naprawdę go znam i zawsze zachowuję jego słowa. Wasz przodek Abraham ucieszył się z tego, że ujrzy mój dzień. I ogromnie się rozradował, gdy go zobaczył. Jak mogłeś widzieć Abrahama, skoro nie masz nawet 50 lat?
Zapewniam was. Zanim Abraham się narodził, ja jestem. Ukamienować go. Ukamienować. Słysząc to, chwycili kamienie, aby go zabić. Ale Jezus zniknął im z oczu i opuścił świątynię. Idąc drogą, Jezus zobaczył człowieka niewidomego od urodzenia. Nauczycielu, kto dopuścił się grzechu, że urodził się niewidomy? On sam, czy jego rodzice? To nie jest kara za grzech jego lub jego rodziców. Stało się tak, aby mogło się na nim objawić działanie Boga. Musimy wykonywać dzieło tego, który mnie posłał, póki jeszcze jest dzień. Nadchodzi bowiem noc i wtedy nikt nie będzie mógł działać. Dopóki jednak jestem na świecie, rozjaśniam go swoim światłem. Następnie plunął na ziemię i zrobił błoto. I wysmarował nim oczy niewidomego. Idź i umyj się w sadzawce Siloam, to znaczy posłany. Niewidomy poszedł, zmył błoto i wrócił uzdrowiony. Sąsiedzi oraz ci, którzy znali go jako żebraka, zastanawiali się, czy to nie ten, który tu siedział i żebrał? Tak, to on. Nie, to nie on, jest tylko do niego podobny. Tak, to ja. Jak to się stało, że widzisz? Niejaki Jezus wysmarował mi oczy błotem i powiedział, idź do sadzawki Siloam i umyj się. Poszedłem, obmyłem oczy i zacząłem widzieć. Gdzie on teraz jest? Nie wiem. Zaprowadzili więc uzdrowionego do faryzeuszy. A dzień, w którym Jezus zrobił błoto i przywrócił niewidomemu wzrok, był akurat dniem szabatu.
Faryzeusze dopytywali, w jaki sposób odzyskał wzrok. Wysmarował mi oczy błotem, umyłem się i widzę. Ten człowiek nie pochodzi od Boga, bo nie przestrzega świętego dnia szabatu. Ale w jaki sposób grzeszny człowiek mógłby czynić takie cuda? I pojawił się między nimi podział. A ty co sądzisz o człowieku, który otworzył ci oczy? To prorok. Lecz przywódcy nie wierzyli, że człowiek ten był niewidomy i odzyskał wzrok. Wezwali więc jego rodziców. Czy to wasz syn? Twierdzicie, że urodził się niewidomy. W jaki więc sposób odzyskał wzrok? Wiemy tylko tyle, że to jest nasz syn i że urodził się niewidomy. Ale jak odzyskał wzrok i kto mu otworzył oczy, tego nie wiemy. Spytajcie go. Jest dorosły, niech mówi sam za siebie. Powiedzieli tak, bo bali się przywódców. Ci bowiem już wcześniej postanowili, że każdy, kto uzna, że Jezus jest Mesjaszem, zostanie usunięty z synagogi. Właśnie dlatego rodzice powiedzieli, jest dorosły, niech mówi sam za siebie. Po raz drugi wezwali więc uzdrowionego i nakazali mu. Przysięgnij na samego Boga i powiedz prawdę. My wiemy, że ten, który cię uzdrowił, jest grzesznikiem. Nie wiem, czy jest grzesznikiem. Wiem tylko tyle. Byłem niewidomy. A teraz widzę. Co on zrobił? Jak cię uzdrowił? Już wam o tym mówiłem, ale mnie nie słuchaliście. Dlaczego znowu o to pytacie? Może też chcecie zostać jego uczniami? Zdenerwowani odpowiedzieli. Sam sobie bądź jego uczniem. My jesteśmy uczniami Mojżesza. Wiemy, że do Mojżesza przemawiał Bóg, a o tym człowieku nic nie wiemy. To naprawdę dziwne, że nie wiecie, kim jest człowiek, który przywrócił mi wzrok. Wiadomo przecież, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje tych, którzy są pobożni i wypełniają Jego wolę. Od wieków nie słyszano, żeby ktoś uzdrowił niewidomego od urodzenia. Gdyby więc ten człowiek nie był posłany przez Boga, nic by nie mógł zrobić. Ty grzeszniku, od urodzenia tkwisz w grzechu, a chcesz nas pouczać? I wyrzucili go z synagogi. Jezus dowiedział się, że tak potraktowano uzdrowionego, więc odszukał go. Czy wierzysz Synowi Człowieczemu? A kto to jest, Panie? Chcę mu uwierzyć. Masz go przed oczami. Właśnie z tobą rozmawia. Tak, Panie, wierzę. I pokłonił się Jezusowi. Przyszedłem na ten świat po to, aby go osądzić, aby niewidomi przejrzeli, a widzący oślepli. Ujrzeli to stojący w pobliżu faryzeusze i zapytali: czy to nas masz na myśli? Czy to my jesteśmy ślepi? Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu. Ponieważ jednak twierdzicie, my widzimy, trwacie w grzechu. Zapewniam was, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, lecz przez płot, jest złodziejem i przestępcą. Kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem. Stróż otwiera mu drzwi, a owce reagują na jego głos. Woła je po imieniu i wyprowadza na pastwisko. Gdy już wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce podążają za nim, bo znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą. Spłoszą się, bo nie znają jego głosu. Słuchacze nie zrozumieli tej przypowieści opowiedzianej przez Jezusa, wyjaśnił więc: zapewniam was,
To ja jestem bramą owczarni. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, to złodzieje i przestępcy, więc owce nie chciały ich słuchać. Ja jestem bramą. Kto przeze mnie wejdzie, zostanie ocalony. Przejdzie przeze mnie i znajdzie pokarm. Złodziej przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie. I to życie w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem, który oddaje życie za swoje owce. Najemnik, który nie jest pasterzem i właścicielem owiec, gdy zobaczy zbliżającego się wilka, zostawia owce i ucieka. Wtedy wilk napada na stado i rozprasza je. Najemnik jest tylko pracownikiem, więc nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem. Znam swoje owce i one też mnie znają. Tak jak ojciec zna mnie, a ja ojca. Jestem gotów oddać za nie życie. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Je również muszę przyprowadzić, aby słuchały mojego głosu. Wtedy będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Ojciec kocha mnie, ponieważ ja oddaję swoje życie za owce. Ale z powrotem odzyskam życie. Nikt mnie do tego nie zmusza. Z własnej woli się poświęcam. Mam władzę, aby oddać swoje życie i aby je odzyskać. Takie polecenie otrzymałem od Ojca. I znowu słowa Jezusa spowodowały podział wśród przywódców. Jest opanowany przez demona, oszalał. Dlaczego go słuchasz? Czy tak mówi człowiek opanowany przez demona? Czy ktoś, kto jest opętany, może uzdrawiać niewidomych? W Jerozolimie obchodzono wtedy święto poświęcenia świątyni. Była zima. Gdy Jezus spacerował po krużganku Salomona w świątyni, otoczyli go żydowscy przywódcy. Jak długo będziesz trzymać nas w niepewności? Powiedz nam wprost, jesteś Mesjaszem? Przecież już powiedziałem, ale nie uwierzyliście. W imieniu mojego Ojca dokonałem również wielu cudów. Lecz wy mi nie wierzycie, bo nie należycie do moich owiec. One mnie słuchają i podążają za mną, a ja je znam. Nigdy nie zginą, bo daję im wieczne życie. Nikt też nie jest w stanie wyrwać ich z mojej ręki. Mój Ojciec, który mi je powierzył, jest najpotężniejszy i nikt nie wyrwie ich z ręki mojego Ojca. Ja i Ojciec stanowimy jedno. Wtedy przywódcy chwycili kamienie, aby zabić Jezusa. Dokonałem w waszej obecności wielu dobrych czynów w imieniu mojego Ojca. Za który z nich chcecie mnie zabić? Nie za dobre czyny chcemy cię ukamienować, lecz za bluźnierstwo. Za to, że będąc człowiekiem nazywasz siebie Bogiem. Przecież w prawie Mojżesza jest napisane: ja mówię, bogami jesteście. Bóg nazywał tam bogami tych, do których skierował swoje słowo. A przecież Pisma nie wolno lekceważyć. Tak więc możecie oskarżać mnie za to, że powiedziałem, jestem Synem Bożym? Przecież to Ojciec poświęcił mnie i posłał na świat. Jeśli nie wykonuję dzieł mojego Ojca, możecie mi nie wierzyć. Jeśli jednak wykonuję je, to nawet jeśli nie wierzycie mi, uwierzcie tym dziełom i przekonajcie się, że Ojciec jest we mnie, a ja w Nim.
Wtedy raz jeszcze chcieli go aresztować, ale Jezus wymknął się im. Przeprawił się na drugi brzeg Jordanu i zatrzymał się w miejscu, w którym poprzednio Jan Chrzciciel udzielał chrztu. I przychodziło do niego wielu ludzi, mówiąc: Jan nie czynił wprawdzie cudów, ale wszystko, co powiedział o Jezusie, dokładnie się sprawdziło. I wielu uwierzyło mu. Pewnego dnia zachorował Łazarz, brat Marii i Marty z Betanii. Maria była tą kobietą, która namaściła olejkiem stopy Pana i wytarła je swoimi włosami. Siostry wysłały do Jezusa wiadomość: Panie, Twój bliski przyjaciel zachorował. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział: ta choroba nie zakończy się śmiercią, lecz przyniesie chwałę Bogu i ja, Syn Człowieczy, również zostanę dzięki niej otoczony chwałą. Jezus bardzo kochał całą trójkę, Martę, jej siostrę Marię oraz Łazarza. Jednak jeszcze dwa dni pozostał tam, gdzie zastała go ta wiadomość. Dopiero wtedy oznajmił uczniom: chodźmy jeszcze raz do Judei. Nauczycielu, przecież tamtejsi przywódcy chcieli cię zabić, a ty znowu tam idziesz? Czy dzień nie ma 12 godzin? Kto chodzi w ciągu dnia, nie potknie się, bo jest jasno. Kto zaś chodzi nocą, potyka się, bo panuje ciemność. Nasz przyjaciel Łazarz zasnął. Muszę więc pójść, aby go obudzić. Panie, jeśli zasnął, to znaczy, że powraca do zdrowia. Jezus jednak miał na myśli śmierć Łazarza. Oni natomiast myśleli, że mówi o zwykłym śnie. Wyjaśnił im więc: Łazarz umarł. Ale ze względu na was cieszę się, że mnie tam nie było. Chcę bowiem, abyście uwierzyli. Chodźmy do niego. Tomasz, zwany bliźniakiem, powiedział do pozostałych uczniów: chodźmy więc, najwyżej umrzemy razem z nim. Gdy Jezus dotarł na miejsce, Łazarz już od 4 dni spoczywał w grobie, a Betania leżała blisko Jerozolimy, w odległości niecałych 3 kilometrów. Dlatego wielu ludzi z Jerozolimy przyszło do Marty i Marii, aby wyrazić im swoje współczucie po stracie brata. Gdy Marta dowiedziała się, że nadchodzi Jezus, wybiegła mu na spotkanie. Maria zaś została w domu. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale jestem przekonana, że nawet teraz Bóg da ci to, o co go poprosisz. Twój brat zmartwychwstanie. Tak, wiem o tym. Ożyje w dniu ostatecznego zmartwychwstania. To ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy mi, choćby umarł, będzie żyć. A każdy, kto żyje i wierzy mi, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? Tak, Panie. Wierzę, że jesteś Synem Boga, Mesjaszem, który miał przyjść na świat. Po tych słowach Marta odeszła i zawołała swoją siostrę Marię. Nauczyciel już przyszedł i chce się z tobą zobaczyć. Maria natychmiast wstała i pobiegła do niego. Jezus nie wszedł jeszcze do wsi, ale czekał tam, gdzie go spotkała Marta. Przybysze z Jerozolimy, którzy byli z Marią w domu i pocieszali ją, zauważyli, że w pośpiechu wstała i wyszła. Pomyśleli więc, że idzie wypłakać się przy grobie Łazarza, dlatego poszli za nią.
Gdy Maria doszła do Jezusa i zobaczyła Go, upadła Mu do nóg. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Jezus zobaczył, jak Maria płacze, a wraz z nią ci, którzy za nią przyszli. Wtedy głęboko się wzruszył i zasmucił. Gdzie go pochowaliście? Panie, chodź i zobacz. Wtedy Jezus zapłakał. Musiał być Mu bardzo bliski, zauważyli przybysze z Jerozolimy. Przecież przywrócił wzrok niewidomemu. Nie mógł więc sprawić, żeby Łazarz nie umarł? Mówili z wyrzutem niektórzy. Poruszony do głębi, Jezus dotarł do grobowca. Była to grota, a jej wejście zamykał głaz. Odsuńcie głaz. Panie, ciało już cuchnie. Leży tam już bowiem od 4 dni. Przecież powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz Bożą chwałę. Odsunięto więc głaz. A Jezus podniósł oczy ku górze. Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że zawsze mnie wysłuchujesz, ale mówię to ze względu na tych ludzi, aby uwierzyli, że to Ty mnie posłałeś. Potem zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź! Wtedy zmarły wyszedł z grobu. Jego stopy i ręce były jeszcze powiązane płóciennymi opaskami, a twarz owinięta chustą. Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wówczas wielu ludzi z Jerozolimy, którzy przyszli z Marią i zobaczyli ten cud, uwierzyło Jezusowi. Niektórzy jednak odeszli stamtąd i powiadomili o wszystkim faryzeuszy. Ci zaś razem z najwyższymi kapłanami zwołali posiedzenie Wysokiej Rady i zastanawiali się, co robić. Ten człowiek dokonuje tak wielu cudów. Jeżeli nic z nim nie zrobimy, wszyscy mu uwierzą. A wtedy nadciągną Rzymianie i odbiorą nam świątynię i władzę nad krajem. W tym momencie głos zabrał niejaki Kajfasz, który tego roku sprawował urząd najwyższego kapłana. Nic nie rozumiecie. Przecież lepiej będzie, jeśli jeden człowiek umrze za naród, niż miałby zginąć cały naród. Nie powiedział tego sam od siebie. Jako najwyższy kapłan, by powiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za cały naród,
I nie tylko za naród, lecz również po to, aby zgromadzić razem wszystkie Boże dzieci rozproszone po świecie. Tego dnia przywódcy postanowili więc, że zabiją Jezusa. Dlatego przestał on jawnie poruszać się po Judei. Skierował się natomiast wraz z uczniami do Efraim, miasteczka położonego blisko pustyni, i tam się zatrzymał. Zbliżało się właśnie święto Paschy i mnóstwo ludzi z całego kraju napływało do Jerozolimy jeszcze przed świętem, aby dopełnić ceremonii oczyszczenia. Wszyscy wypatrywali także Jezusa i będąc w świątyni pytali siebie nawzajem: jak myślicie, czy przyjdzie na uroczystości? Najwyżsi kapłani i faryzeusze publicznie ogłosili wtedy, że każdy, kto zobaczy Jezusa, ma ich natychmiast o tym poinformować, aby można go było aresztować. Na 6 dni przed rozpoczęciem Paschy Jezus przybył do Betanii, do Łazarza, którego niedawno wskrzesił z martwych. Przygotowano z tej okazji kolację. Marta im usługiwała. Łazarz siedział razem z Jezusem. Natomiast Maria przyniosła butelkę bardzo drogiego olejku nardowego. Namaściła nim stopy Jezusa i otarła je własnymi włosami. Cały dom napełnił się wspaniałym zapachem. Na to Judasz, jeden z uczniów Jezusa, ten, który go później zdradził, powiedział: przecież można było sprzedać te perfumy i uzyskaną w ten sposób znaczną sumę rozdać biednym. Powiedział to jednak nie z troski o biednych, ale dlatego, że był złodziejem. Jako skarbnik trzymał wspólną kasę i wykradał z niej pieniądze. Daj jej spokój. Przygotowała to na dzień mojego pogrzebu. Biedni zawsze będą wśród was, ale mnie już wkrótce zabraknie. Gdy mieszkańcy Jerozolimy dowiedzieli się, że Jezus jest w Betanii, przybyli tam. Chcieli się bowiem z Nim spotkać, ale także zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. Wówczas najwyżsi kapłani postanowili zabić również Łazarza, bo z jego powodu wielu Żydów uwierzyło Jezusowi. Następnego dnia wśród tłumów, które przybyły na święto, rozeszła się wieść, że Jezus zbliża się do miasta. Ludzie wzięli więc liście palmowe, wyszli mu na spotkanie i powitali go, wołając: niech żyje król, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. A Jezus dosiadł osiołka i jechał na nim, spełniając w ten sposób zapowiedź Pisma: nie bój się, córko Syjonu, oto nadchodzi twój król, jadąc na osiołku. Wtedy jeszcze uczniowie nie rozumieli tego zdarzenia, ale później, gdy Jezus został otoczony chwałą, przypomnieli sobie, że to o Nim mówiło Pismo. Ci, którzy wcześniej na własne oczy widzieli, jak Jezus zawołał Łazarza i wskrzesił go z martwych, opowiadali o tym innym. Dlatego aż tak wielki tłum wyszedł powitać Jezusa. Ludzie bowiem dowiedzieli się, że dokonał tego cudu. Faryzeusze zaś mówili między sobą: chyba nie da się już nic zrobić. Cały świat poszedł za Nim.
W tym czasie przybyli na święto pewni Grecy, aby oddać chwałę Bogu. Podeszli do Filipa, pochodzącego z Betsaidy w Galilei, i poprosili go: chcielibyśmy spotkać się z Jezusem. Filip porozmawiał z Andrzejem i razem powiedzieli o tym Jezusowi. Nadszedł czas, abym ja, Syn Człowieczy, został otoczony chwałą. Zapewniam was, jeśli ziarno pszenicy wpada w ziemię i nie obumiera, pozostaje samo. Jeśli obumiera, przynosi obfity plon. Kto kocha ziemskie życie, utraci je. Lecz kto nie przywiązuje wagi do życia na tym świecie, otrzyma życie wieczne. Kto chce mi służyć, niech idzie ze mną. A tam, gdzie ja będę, będzie i mój sługa. Mój Ojciec doceni bowiem tych, którzy mi służą. Teraz zaś przeżywam wielkie rozdarcie. Czy mam prosić: Ojcze, uchroń mnie przed tą chwilą? Przecież właśnie z jej powodu przyszedłem na świat. Ojcze, otocz swoje imię chwałą. Wówczas dał się słyszeć głos z nieba: już je otoczyłem chwałą i ponownie otoczę. Zagrzmiało, powiedzieli niektórzy, słysząc ten głos. To anioł przemówił, twierdzili inni. Ten głos odezwał się nie ze względu na mnie, ale na was. Nadszedł bowiem czas sądu nad światem. Teraz jego władca zostanie z niego wyrzucony, a ja, gdy zostanę podniesiony w górę, przyciągnę wszystkich do siebie. Mówiąc o podniesieniu, dał im do zrozumienia, w jaki sposób umrze. Sprawa Mojżesza wiemy, że Mesjasz będzie żyć wiecznie. Dlaczego więc mówisz, że Syn Człowieczy zostanie podniesiony w górę? Kim on właściwie jest? Jeszcze tylko przez chwilę będziecie mieli wśród siebie światło. Dopóki możecie, chodźcie więc w jego blasku, aby nie ogarnął was mrok. Kto bowiem chodzi w ciemności, nie wie, dokąd zmierza. Póki macie światło, uwierzcie w nie, abyście stali się dziećmi światła. Po tych słowach Jezus odszedł i ukrył się przed tłumem. Chociaż dokonał na oczach ludzi wielu cudów, nie wszyscy mu uwierzyli. W ten sposób spełniły się słowa proroka Izajasza, który powiedział: Panie, kto uwierzy naszym słowom? Kto rozpoznał Twoje działania? Nie mogli jednak uwierzyć, ponieważ Izajasz powiedział również: Pan zaślepił ich oczy i uczynił twardymi ich serca, aby niczego nie widzieli i niczego nie zrozumieli. Dlatego nie chcą się opamiętać i zostać przeze mnie uzdrowieni. Tak właśnie powiedział Izajasz, bo ujrzał Bożą chwałę. Mimo to wielu przywódców uwierzyło Jezusowi. Nie przyznawali się jednak do tego w obawie przed faryzeuszami, którzy mogli wyrzucić ich z synagogi. Ludzkie uznanie cenili bowiem bardziej niż przychylność Boga.
Dalej nauczając, Jezus zawołał do tłumów: kto wierzy mi, wierzy również temu, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi także tego, który mnie posłał. Przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto mi wierzy, nie musiał tkwić w ciemności. Jeśli ktoś mnie słucha, ale nie jest mi posłuszny, nie będę go sądzić. Nie przyszedłem bowiem na świat po to, aby potępić ludzi, ale aby ich zbawić. Kto odrzuca mnie i moje słowa, będzie miał jednak innego sędziego. Będą nim słowa, które wypowiedziałem. To one osądzą go w dniu ostatecznym. Nie przemawiałem bowiem z własnej inicjatywy. Ten, który mnie posłał, przekazał mi, co i jak mam mówić. Przykazania mojego Ojca prowadzą do wiecznego życia, dlatego przekazuję wam to, co mi polecił. W przeddzień święta Paschy Jezus wiedział już, że nadszedł Jego czas. Czas odejścia ze świata do Ojca. Tym, których ukochał, chciał okazać miłość aż do samego końca. W czasie uroczystej kolacji diabeł zawładnął sercem Judasza, syna Szymona Skariotu, i pobudził go do zdrady. Jezus wiedział, że Ojciec wszystko mu powierzył. Wiedział również, że przyszedł od Ojca i do Niego odchodzi. Dlatego wstał od kolacji, przebrał się, przepasał ręcznikiem. Potem nalał wody do miski i zaczął myć uczniom nogi, wycierając je ręcznikiem, który miał na sobie. Podszedł do Szymona Piotra. Panie, chcesz umyć mi nogi? Teraz nie zrozumiesz tego, co robię, ale później zrozumiesz. O nie, nigdy nie będziesz mi mył nóg. Jeśli tego nie zrobię, nie będziesz do mnie należał. Panie, w takim razie umyj nie tylko moje nogi, ale także ręce i głowę. Wykąpany nie musi się myć, bo jest już czysty. Wystarczy, że opłucze nogi. Wy jesteście już czyści. Jednak nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go zdradzi. Dlatego powiedział: nie wszyscy jesteście czyści. Po umyciu im nóg, Jezus z powrotem się przebrał, usiadł z nimi. Czy rozumiecie, co zrobiłem? Nazywacie mnie nauczycielem oraz panem. I macie rację, bo nim jestem.
Skoro więc ja, wasz Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście czynić podobnie. Dałem wam przykład, abyście postępowali wobec siebie tak, jak ja. Zapewniam was, sługa nie jest ważniejszy od swojego pana, a posłaniec od tego, kto go posłał. Jeśli będziecie o tym pamiętać i tak postępować, będziecie szczęśliwi. Nie do wszystkich jednak odnosi się to, co powiedziałem. Wiem bowiem, kogo wybrałem. Muszą się jednak wypełnić słowa Pisma. Ten, który jadł ze mną chleb, zwróci się przeciwko mnie. Mówię o tym już teraz, abyście, gdy tak się stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zapewniam was, kto przyjmuje mojego posłańca, mnie samego przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Potem, przejęty do głębi, powtórzył raz jeszcze: zapewniam was, jeden z was mnie zdradzi. Zaniepokojeni uczniowie popatrzyli po sobie, zastanawiając się, o kim mówi. Jeden z nich, najbliższy przyjaciel Jezusa, siedział tuż przy nim. Szymon Piotr dał mu więc znak: zapytaj go, o kogo chodzi. Ten więc nachylił się w stronę Jezusa: Panie, kto to? To ten, któremu podam kawałek umoczonego w sosie chleba. Umoczył więc kawałek i podał Judaszowi. On zjadł i wtedy opanował go szatan. Zrób szybko to, co zamierzasz. Nikt jednak tego nie zrozumiał. Ponieważ Judasz był skarbnikiem, niektórzy myśleli, że Jezus wydał mu polecenie: kup rzeczy potrzebne na święto lub zanieś pieniądze biednym. Gdy więc Judasz zjadł podany kawałek chleba, natychmiast wyszedł. Była już noc. Po jego wyjściu Jezus powiedział: ja, Syn Człowieczy, zostałem teraz otoczony chwałą i otoczę chwałą Boga. On zaś wkrótce otoczy chwałą mnie. Kochani, będę z wami jeszcze tylko chwilę. Potem będziecie mnie szukać, ale jak powiedziałem przywódcom, tak i wam powtarzam. Tam, gdzie idę, nie możecie pójść. Daję wam nowe przykazanie. Abyście się wzajemnie kochali. Jak ja was ukochałem, tak wy macie kochać jedni drugich. Jeśli będziecie okazywać sobie nawzajem miłość, wszyscy rozpoznają, że naprawdę jesteście moimi uczniami. Panie, ale dokąd odchodzisz? Teraz nie możesz iść tam razem ze mną.
ale kiedyś pójdziesz. Dlaczego nie teraz, Panie? Oddam za Ciebie życie. Oddasz za mnie życie? Zapewniam Cię, że zanim rano zapieje kogut, trzy razy zaprzeczysz, że mnie znasz. Niech wasze serca nie drżą ze strachu. Wierzcie Bogu i mnie wierzcie. W domu mojego ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, to czy mówiłbym wam, że idę przygotować wam miejsce? A gdy odejdę i wszystko przygotuję, wrócę i zabiorę was ze sobą, abyście byli tam, gdzie ja. Przecież znacie drogę prowadzącą tam, dokąd odchodzę. Panie, nie mamy pojęcia, dokąd odchodzisz. Jak więc możemy znać drogę? Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jeśli mnie poznaliście, będziecie znać także mojego Ojca. Zresztą już Go znacie, bo Go zobaczyliście. Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Filipie, tak długo z wami przebywam, a wciąż jeszcze nie wiesz, kim jestem? Kto mnie zobaczył, zobaczył również Ojca. Dlaczego więc prosisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Dzieła, o których wam mówię, nie są moją inicjatywą. Dokonuje ich Ojciec, który jest we mnie. Uwierzcie, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli nie chcecie wierzyć mi na słowo, uwierzcie ze względu na dzieła Ojca. Zapewniam was, kto mi uwierzy, będzie czynił cuda takie jak ja, a nawet jeszcze większe, bo już odchodzę do Ojca i zrobię to, co poprosicie w moim imieniu. W ten sposób otoczę mojego Ojca chwałą. Jeśli będziecie mnie o coś prosić w moim imieniu, zrobię to. Jeśli mnie kochacie, będziecie posłuszni moim nakazom, a ja poproszę Ojca, aby dał wam innego Pocieszyciela, takiego, który pozostanie z wami na zawsze. Jest to Duch Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie dostrzega i nie zna. Wy jednak go znacie, bo już jest z wami, a będzie także w was. Nie zostawię was samych. Przyjdę do was. Już za chwilę zniknę z oczu świata. Ale wy mnie widzicie, bo żyję i wy też będziecie żyć. W tym dniu przekonacie się, że ja jestem w Ojcu, wy we mnie, a ja w was. Pamiętajcie, ten mnie naprawdę kocha, kto zna moje nakazy i stosuje się do nich. A kto mnie kocha, tego kocha również mój Ojciec i ja go kocham i objawię mu siebie. Zapytał go wtedy Juda, nie ten z Kariotu. Panie, dlaczego nie objawisz się światu, a tylko nam? Kto mnie kocha, będzie posłuszny moim słowom. Mój Ojciec też będzie go kochał. I przyjdziemy do Niego i w Nim zamieszkamy. Kto zaś nie kocha mnie, nie będzie posłuszny moim słowom. A moje słowa nie pochodzą ode mnie, ale od Ojca, który mnie posłał. Mówię o tym teraz, dopóki jestem z wami. Gdy Ojciec pośle do was w moim imieniu Pocieszyciela, Ducha Świętego, to On wszystkiego was nauczy i przypomni to, o czym wcześniej mówiłem. Zostawiam wam mój pokój i daję go wam. Nie jest to pokój, jaki oferuje świat, ale pokój pochodzący ode mnie. Niech więc wasze serca nie drżą ze strachu i niech się nie lękają. Pamiętajcie, że powiedziałem wam, odchodzę, ale przyjdę do was znowu. Gdybyście mnie szczerze kochali, cieszylibyście się, że wracam do Ojca, który jest większy ode mnie. Tak więc uprzedziłem was o tym, co nastąpi, abyście uwierzyli mi, gdy to się stanie. Musimy jednak kończyć tę rozmowę, bo zbliża się władca tego świata. Nie ma on jednak nade mną żadnej władzy.
Chcę, aby cały świat zobaczył, że kocham Ojca i robię wszystko, co mi polecił. Teraz jednak wstańmy i chodźmy stąd. Ja jestem prawdziwym krzewem winorośli, a mój Ojciec ogrodnikiem. Odcina każdą gałązkę, która nie owocuje, a tę, która już owocuje, oczyszcza, aby owocowała jeszcze lepiej. Wy już jesteście oczyszczeni dzięki temu, co wam powiedziałem. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Tak jak gałązka nie może owocować sama z siebie, jeśli nie trwa w krzewie, tak i wy, jeśli nie trwacie we mnie. Ja jestem krzewem winorośli, a wy jego gałązkami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten obficie owocuje. Beze mnie jednak nic nie możecie zrobić. Jeżeli ktoś nie trwa we mnie, zostanie odrzucony, tak jak gałązka, która usycha. Zbiera się takie, wrzuca do ognia i spala. Jeśli jednak będziecie we mnie trwać, a moje słowa w was, poproście o cokolwiek chcecie, a tak się stanie. Mój Ojciec dozna chwały przez to, że obficie zaowocujecie i staniecie się moimi uczniami. Ukochałem was tak, jak mnie ukochał Ojciec. Trwajcie więc w mojej miłości. A będziecie w niej trwać, gdy okażecie posłuszeństwo moim nakazom, tak jak ja jestem posłuszny nakazom mojego Ojca i trwam w Jego miłości. Mówię o tym po to, abyście mieli w sobie moją radość i abyście byli nią napełnieni. Daję wam moje przykazanie, abyście kochali się nawzajem, tak jak ja was ukochałem. Nikt nie kocha bardziej niż ten, kto oddaje swoje życie za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam nakazuję. Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co zamierza jego Pan. Nazwałem was przyjaciółmi, bo powiedziałem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca. To nie wy mnie wybraliście, ale ja was. Przeznaczyłem was do tego, abyście szli i przynosili owoc, trwały owoc. A Ojciec da wam to, o co go poprosicie w moim imieniu. Nakazuję wam więc, abyście kochali jedni drugich. Jeśli świat was nienawidzi, to pamiętajcie, że mnie najpierw znienawidził. Gdybyście należeli do świata, kochałby was. Ponieważ jednak nie należycie do niego, bo ja was wybrałem dla siebie, nienawidzi was. Przypomnijcie sobie, co wam niedawno powiedziałem. Sługa nie jest ważniejszy od swojego Pana. Skoro mnie prześladowali, i was będą prześladować. A jeśli słuchali moich słów, i waszych posłuchają. Ze względu na mnie będą was prześladować, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Lecz teraz już nie mogą się usprawiedliwić. Kto mnie nienawidzi, nienawidzi także mojego Ojca. Nie mieliby grzechu, gdybym nie uczynił na ich oczach cudów, których nikt nigdy nie dokonał. Oni jednak widzieli je, a mimo to znienawidzili i mnie, i Ojca. W ten sposób sprawdziły się słowa zapisane w Piśmie. Znienawidzili mnie bez powodu. Lecz Pocieszyciel, Duch Prawdy, którego poślę wam od mojego Ojca, opowie wam o mnie, a wy opowiecie o mnie innym, bo jesteście ze mną od samego początku. Powiedziałem wam o tym, abyście się nie załamali. Wyrzucą was bowiem z synagogi. Co więcej, nadchodzi czas, gdy ludzie chcący was zabić, będą przekonani, że ich działanie podoba się Bogu. Będą tak postępować, bo nigdy nie poznali ani Ojca, ani mnie. Mówię o tym teraz,
zanim ten czas nastanie, abyście pamiętali, że was ostrzegałem. Nie mówiłem o tym wcześniej, bo byłem z wami. Teraz jednak odchodzę do tego, który mnie posłał. Nie pytacie już, dokąd odchodzisz? Powiedziałem wam bowiem o tym i smutek wypełnił wasze serca. Zapewniam was jednak, że moje odejście jest dla was korzystne. Jeśli bowiem nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Ale gdy odejdę, przyślę go do was. Wtedy on przekona świat o grzechu, o prawości i o sądzie. O grzechu, bo ludzie mi nie wierzą. O prawości, bo odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie, bo władca tego świata już został skazany. Tak wiele chciałbym wam jeszcze powiedzieć, lecz teraz nie jesteście w stanie tego zrozumieć. Gdy jednak przyjdzie Duch Prawdy, wprowadzi was w całą prawdę. Nie będzie mówił sam od siebie, lecz przekaże wam to, co usłyszał. Powie wam także o tym, co przyniesie przyszłość. On otoczy mnie chwałą, bo przekaże wam to, co do mnie należy. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że Duch weźmie ode mnie i wam to przekaże. Już niebawem odejdę. Ale wkrótce zobaczycie mnie znowu. O co mu chodzi? Zastanawiali się uczniowie. Już niebawem odejdę, ale wkrótce zobaczycie mnie znowu. Albo odchodzę do Ojca. Co ma na myśli, mówiąc już niebawem? Nie rozumiemy tego. Jezus wiedział, że chcieli go o to zapytać. Zastanawiacie się, co miałem na myśli, mówiąc, już niebawem odejdę, ale wkrótce zobaczycie mnie znowu. Zapewniam was, wkrótce będziecie płakać i smucić się, a świat będzie się cieszyć. Wasz smutek zostanie jednak przemieniony w radość. Gdy kobieta rodzi, doznaje smutku, bo nadszedł czas rozwiązania. Ale gdy już urodzi, z radości zapomina o bólu, bo jej dziecko przyszło na świat. Teraz przytłacza was smutek, ale gdy zobaczę was znowu, wasze serca napełnią się radością. Radością, której już nikt nie zdoła wam odebrać. Wtedy nie będziecie mnie już o nic pytać. Zapewniam was, jeśli wtedy poprosicie o coś Ojca w moim imieniu, da wam to. Dotychczas nie prosiliście go o nic w moim imieniu. Teraz proście, a otrzymacie. I wasza radość nie będzie miała granic. O wielu rzeczach mówiłem wam za pomocą przypowieści. Nadchodzi jednak czas, gdy o sprawach dotyczących Ojca będę wam mówił wprost, bez porównań. Wtedy będziecie prosić w moim imieniu, a ja nie będę musiał o to prosić Ojca. On sam was kocha, ponieważ wy mnie ukochaliście i uwierzyliście, że przyszedłem od Niego. Tak, przyszedłem na świat od Ojca i opuszczam świat, aby do Niego powrócić. Teraz wszystko mówisz nam wprost, bez porównań, odrzekli uczniowie. Nareszcie rozumiemy, że wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby ktokolwiek zadawał ci pytania. Wierzymy, że przyszedłeś od Boga. Mówicie, że wierzycie? Oto nadchodzi czas, a właściwie już nadszedł. Gdy pouciekacie do swoich domów, i zostawicie mnie samego. Nie będę jednak sam, ponieważ jest ze mną Ojciec. Powiedziałem wam o tym wszystkim, abyście dzięki mnie doświadczali pokoju. Na świecie czeka was cierpienie, ale bądźcie odważni. Ja zwyciężyłem ten świat. Gdy Jezus skończył rozmowę z nimi, spojrzał w niebo i rzekł:
Ojcze, nadszedł już czas. Otocz swojego Syna chwałą, aby i On otoczył chwałą Ciebie. Udzieliłeś mi władzy nad każdym człowiekiem po to, abym dał życie wieczne wszystkim, których mi powierzyłeś. A życie wieczne polega na poznaniu Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Otoczyłem Cię chwałą na ziemi, bo wykonałem zadanie, które mi zleciłeś. Teraz więc, Ojcze, otocz mnie tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim powstał świat. Objawiłem Cię ludziom, których mi dałeś ze świata. Należeli do Ciebie i powierzyłeś mi ich, a oni zachowali Twoje słowo. Już wiedzą, że wszystko, co mam, pochodzi od Ciebie. Przekazałem im Twoje polecenia, a oni je przyjęli i rozpoznali, że to Ty mnie posłałeś. Właśnie za nich się modlę. Nie za świat, lecz za tych, których mi powierzyłeś, bo należą do Ciebie. Wszystko, co należy do mnie, jest Twoje, a Twoje jest moje. Oni zaś oddają mi chwałę. Ja opuszczam ten świat i idę do Ciebie, ale oni zostają. Dlatego, Ojcze Święty, ochraniaj ich mocą Twojego imienia, które mi dałeś. I spraw, aby żyli w takiej jedności jak my. Dopóki z nimi byłem, sam ochraniałem ich mocą Twojego imienia, którą mi dałeś. Strzegłem ich i nie zginął nikt z nich, z wyjątkiem syna zatracenia, jak przepowiedziało Pismo. Teraz zaś idę do Ciebie i mówię im o tym, aby napełniała ich moja radość. Przekazałem im Twoje słowo, a świat ich znienawidzi, ponieważ tak jak ja nie należą do Niego. Nie proszę, abyś ich stąd zabrał, lecz abyś chronił ich przed złem. Tak jak i ja nie należą oni do świata. Spraw, aby byli oddani prawdzie, którą jest Twoje słowo. Tak jak Ty posłałeś mnie na świat, tak teraz ja posyłam ich do innych ludzi. Za nich też poświęcam siebie, aby byli oddani prawdzie. Modlę się nie tylko za nich, ale także za tych, którzy dzięki ich słowom uwierzą mi. Ojcze, niech wszyscy oni żyją w jedności, tak jak Ty we mnie, a ja w Tobie. Niech będą w jedności z nami, aby świat uwierzył, że to Ty mnie posłałeś. Obdarzyłem ich też chwałą, którą mi dałeś, aby żyli w jedności tak jak my, ja w nich, a Ty we mnie, aby żyli w doskonałej jedności. Wtedy bowiem świat zrozumie, że mnie posłałeś i że ukochałeś ich tak jak mnie. Ojcze, chcę, aby ci, których mi powierzyłeś, byli ze mną tam, gdzie ja będę, i aby mogli widzieć chwałę, którą mi dałeś. Ukochałeś mnie bowiem, zanim powstał świat. Sprawiedliwy Ojcze, świat Cię nie poznał, ale ja Cię znam. I oni również wiedzą, że to Ty mnie posłałeś. Objawiłem im bowiem Ciebie i nadal będę objawiać, aby doświadczyli tej wspaniałej miłości, jaką mnie obdarzasz, i abym mógł w nich trwać. Kiedy Jezus skończył się modlić, udał się z uczniami za potok Cedron. Był tam ogród. Jezus i Jego uczniowie weszli do niego. Judasz, zdrajca, znał to miejsce, bo Jezus często odwiedzał je z uczniami. Przyszedł więc tam wraz z rzymskim oddziałem oraz strażą, wysłaną przez najwyższych kapłanów i faryzeuszy.
Uzbrojeni nieśli pochodnie i latarnie. Jezus, wiedząc, co go czeka, wyszedł im na spotkanie i zapytał: kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. W tłumie stał również Judasz zdrajca. Gdy Jezus powiedział: ja jestem, wszyscy cofnęli się i padli na ziemię. Jezus ponownie ich zapytał: kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Mówię wam, że to ja. Skoro szukacie mnie, pozwólcie reszcie odejść. Powiedział to, aby wypełniła się zapowiedź proroka: nie utraciłem ani jednego z tych, których mi dałeś. Wtedy Szymon Piotr wyjął miecz, zamachnął się i odciął prawe ucho słudze najwyższego kapłana, Malchusowi. Schowaj miecz. Czyż nie mam pić z kielicha, który podaje mi ojciec? Wtedy żołnierze, ich dowódca oraz strażnicy wysłani przez kapłanów złapali Jezusa, związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza, który był teściem Kajfasza, sprawującego tego roku urząd najwyższego kapłana. To właśnie Kajfasz powiedział wcześniej żydowskim przywódcom, że lepiej będzie, aby jeden człowiek umarł za cały naród. Za Jezusem podążał Szymon Piotr i jeszcze jeden uczeń, który był znajomym najwyższego kapłana. Dzięki temu wszedł razem z Jezusem na dziedziniec rezydencji najwyższego kapłana. Tymczasem Piotr został za bramą. Drugi uczeń porozmawiał jednak z kobietą pełniącą służbę przy drzwiach i po chwili wprowadził na dziedziniec również Piotra. Ty chyba jesteś jednym z uczniów tego człowieka. Ależ skąd? Było zimno, więc słudzy oraz strażnicy rozpalili ognisko i grzali się przy nim. Wśród nich stał również Piotr. W tym czasie najwyższy kapłan wypytywał Jezusa o jego naukę i zwolenników. Jezus odpowiedział: nauczałem publicznie. Przemawiałem w synagodze i w świątyni wśród wielu ludzi. Niczego nie mówiłem pokryjomu. Dlaczego mnie więc o to pytasz? Zapytaj tych, którzy mnie słuchali. Oni wiedzą, co mówiłem. Jak śmiesz odzywać się tak do najwyższego kapłana? Jeśli powiedziałem coś złego, udowodnij to. A jeśli nie, to dlaczego mnie uderzyłeś? Wtedy Annasz odesłał związanego Jezusa do najwyższego kapłana, Kajfasza. Tymczasem Piotr nadal grzał się przy ognisku. Nie jesteś przypadkiem jednym z uczniów Jezusa? Zapytano go. Oczywiście, że nie. Ale jeden ze służących najwyższego kapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, stwierdził: chyba widziałem ciebie razem z nim w ogrodzie. Nie. I wtedy właśnie zapiał kogut. W
Było już rano. Od Kajfasza zaprowadzono Jezusa do rezydencji gubernatora. Oskarżyciele jednak nie weszli do środka, aby nie narazić się na rytualną nieczystość. Chcieli bowiem uczestniczyć w kolacji paschalnej. Piłat, rzymski gubernator, wyszedł więc do nich i zapytał: jakie zarzuty stawiacie temu człowiekowi? Gdyby nie był przestępcą, nie przyprowadzalibyśmy go do ciebie. Zabierzcie go sobie i sądźcie według własnego prawa. Przecież wiesz, że bez twojej zgody nie wolno nam nikogo skazać na śmierć. W ten sposób spełniła się zapowiedź Jezusa dotycząca sposobu, w jaki zostanie zabity. Piłat wrócił więc do rezydencji i polecił, aby przyprowadzono Jezusa. Jesteś królem Żydów? Sam tak uważasz, czy tylko powtarzasz, co ci powiedziano? Czy ja jestem Żydem? To twój naród i jego przywódcy przyprowadzili cię do mnie. Co zrobiłeś? Moje królestwo nie pochodzi z tego świata. Gdyby tak było, moi słudzy walczyliby, żebym nie wpadł w ręce przywódców. Teraz moje królestwo nie jest jednak z tego świata. Więc jednak jesteś królem. Sam to potwierdzasz. Po to się narodziłem i po to przyszedłem na świat, aby opowiedzieć ludziom o prawdzie. A każdy, kto kocha prawdę, słucha mnie. Co to jest prawda? Następnie Piłat wyszedł do zebranych i powiedział: nie znajduję w nim żadnej winy, ale... jest zwyczaj, że na święto Paschy uwalniam wam jednego z waszych więźniów. Jeśli więc chcecie, tym razem uwolnię króla Żydów. Odpowiedzieli mu krzykiem: wypuść Barabasza! Wypuść Barabasza! A Barabasz był buntownikiem. Piłat kazał więc wyprowadzić Jezusa i ubiczować. Żołnierze włożyli na jego głowę koronę uplecioną z długich, ostrych cierni i ubrali go w purpurowy płaszcz. Podchodzili do niego, bili po twarzy i wykrzykiwali: niech żyje król Żydów! Potem Piłat raz jeszcze wyszedł do tłumu. Wyprowadzam go tu, żebyście zobaczyli, że nie znajduję w nim żadnej winy. Wtedy Jezus wyszedł na zewnątrz w purpurowym płaszczu i koronie cierniowej na głowie. Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Sami go ukrzyżujcie. Ja nie znajduję w nim żadnej winy.
My też mamy prawo. I według naszego prawa powinien zginąć, bo nazywał siebie Synem Bożym. Te słowa jeszcze bardziej przestraszyły Piłata. Ponownie wszedł do rezydencji i zapytał Jezusa: skąd pochodzisz? Ale Jezus nic mu nie odpowiedział. Nie chcesz ze mną rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam prawo cię uwolnić albo ukrzyżować? Nie miałbyś nade mną władzy, gdyby nie dano ci jej z góry. Dlatego większy grzech popełnił ten, który oddał mnie w twoje ręce. Od tego momentu Piłat starał się uwolnić Jezusa. Jeśli go uwolnisz, nie będziesz przyjacielem Cezara. Kto obwołuje się królem, występuje przecież przeciwko Cezarowi. Usłyszawszy to, Piłat znowu wyprowadził Jezusa na zewnątrz. Sam zaś usiadł na fotelu sędziowskim, w miejscu zwanym Kamienny Bruk, po hebrajsku Gabbata. Było około południa. Następnego dnia rozpoczynała się Pascha. Wtedy rzekł do zebranych: oto wasz król. Precz z nim. Zabij go. Ukrzyżuj go. Mam ukrzyżować waszego króla? Nie mamy żadnego króla oprócz Cezara. Wówczas Piłat wydał im Jezusa, aby go ukrzyżowali. I zabrali go. Jezus niósł swój krzyż na miejsce zwane czaszką, po hebrajsku Golgota. Gdy dotarł na miejsce, ukrzyżowano go razem z dwoma innymi skazańcami. Jezusa w środku, a tych dwóch po jego prawej i lewej stronie.
Piłat zaś przygotował i kazał umieścić na krzyżu tabliczkę z napisem Jezus z Nazaretu, Król Żydów. Wielu Żydów mogło więc przeczytać ten opis jego winy, bowiem miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, znajdowało się w pobliżu miasta. Tabliczka była napisana po hebrajsku, łacinie i grecku. Kapłani jednak domagali się od Piłata: nie pisz Król Żydów, ale ten człowiek powiedział: jestem Królem Żydów. Tak napisałem i tak zostanie. Po ukrzyżowaniu Jezusa żołnierze zabrali jego ubrania i podzielili je na cztery części, dla każdego po jednej. Wzięli też tunikę, która była utkana w całości, bez szwów. Nie rozdzierajmy jej, mówili między sobą, ale rzućmy o nią losy. Zobaczymy, kto ją wygra. W ten sposób spełniło się proroctwo. Rozdzielają między siebie moje ubrania i rzucają losy o moją tunikę. Tak właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusa stały jego matka, jego ciotka Maria, żona Kleofasa i Maria z Magdalii. Gdy Jezus zobaczył matkę stojącą obok ucznia, który był jego najbliższym przyjacielem, to jest twój syn. A do swojego ucznia powiedział: to jest twoja matka. Od tego momentu uczeń wziął ją do swojego domu. Wiedząc, że jego dzieło dobiegło już końca, Jezus, wypełniając zapowiedź Pisma, rzekł: jestem spragniony. A stał tam dzban z kwaśnym winem. Nasączono nim więc gąbkę i na kiju podano mu do ust. Gdy Jezus skosztował, rzekł: wykonało się. Po tych słowach opuścił głowę i skonał. Ponieważ był to dzień poprzedzający szabat i wielkie święto, żydowscy przywódcy nie chcieli zostawić martwych ciał na krzyżach do następnego dnia. Poprosili więc Piłata, aby połamano skazańcom nogi, przyspieszając ich śmierć, i usunięto ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali nogi, najpierw jednemu skazańcowi ukrzyżowanemu z Jezusem, potem drugiemu. Gdy podeszli do Jezusa, zobaczyli, że już umarł. Nie łamali mu więc nóg. Jeden z żołnierzy przebił jednak włócznią jego bok. Z którego wypłynęła krew i woda. Wiemy, że tak było, ponieważ potwierdził to naoczny świadek, a jego opis jest zgodny z prawdą. On wie, że przekazuje prawdę, abyście i wy uwierzyli. Stało się tak, aby spełniły się słowa Pisma: kości jego nie zostaną połamane,
a także będą patrzeć na tego, którego przebili. Po tym wszystkim niejaki Józef z Arymatei poprosił Piłata o zgodę na zabranie ciała Jezusa. Józef był jego uczniem, jednak ukrywał się przed przywódcami, ponieważ się ich bał. Przybył tam również Nikodem, ten, który kiedyś odwiedził Jezusa nocą, i przyniósł ze sobą około 30 kg mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i zgodnie z żydowskim zwyczajem pogrzebowym obwiązali je lnianymi płótnami oraz obsypali balsamem. Niedaleko miejsca ukrzyżowania, w ogrodzie, znajdował się nowy, nieużywany dotąd grobowiec. Złożyli w nim więc ciało Jezusa, bo ośpieszyli się, aby zdążyć przed nastaniem szabatu. W niedzielę, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła do grobu Maria z Magdali. Zobaczyła, że głaz zamykający wejście jest odsunięty. Pobiegła więc do Szymona Piotra i do ucznia, który był najbliższym przyjacielem Jezusa. Ktoś zabrał z grobu Pana i nie wiem, gdzie go położono. Piotr wraz z tym uczniem szybko wybrali się do grobu. Biegli razem, ale tamten wyprzedził Piotra i pierwszy dobiegł na miejsce. Zajrzał i zobaczył leżące płótna, ale nie wszedł do środka. Po chwili nadbiegł Szymon Piotr. Wszedł do grobowca. Zaczął oglądać płótna oraz chustę okrywającą głowę Jezusa, która leżała zwinięta nie z płótnami, ale osobno. Potem również uczeń, który pierwszy dobiegł na miejsce, wszedł do środka. Zobaczył pusty grób i uwierzył. Do tej pory nie rozumieli bowiem słów Pisma, mówiących, że Jezus ma zmartwychwstać. Po tym wszystkim uczniowie wrócili do domu. Maria z Magdali stała natomiast przed wejściem do grobu i płakała. Po chwili, gdy zajrzała do środka, zobaczyła dwóch aniołów w białych szatach. Jeden siedział w miejscu, w którym leżała głowa Jezusa, drugi w miejscu, w którym były jego stopy. Dlaczego płaczesz? Zapytali ją aniołowie. Ktoś zabrał mojego Pana i nie wiem, gdzie go położył. Następnie odwróciła się i zobaczyła stojącego Jezusa, ale go nie poznała. Dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Myślała, że to ogrodnik, więc powiedziała do niego: Panie, jeśli to Ty go wyniosłeś, powiedz, gdzie go położyłeś, a ja go stamtąd wezmę. Mario odwróciła się do niego i powiedziała po hebrajsku: Rabbuni, co znaczy nauczycielu, nie zatrzymuj mnie. Jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Idź natomiast do moich braci i powiedz im: idę do mojego Ojca i do waszego Ojca, do mojego Boga i do waszego Boga. Wtedy Maria udała się do uczniów i oznajmiła: widziałam Pana, i powtórzyła im, co jej powiedział. Jeszcze tego samego dnia wieczorem uczniowie zebrali się w jednym miejscu. Bali się przywódców, więc spotkali się za zamkniętymi drzwiami. Nagle do pomieszczenia, w którym byli, wszedł Jezus. Stanął pośrodku nich. Pokój wam. I pokazał im przebite ręce oraz bok.
Na widok żywego Pana ogarnęła ich radość. On zaś powtórzył: pokój wam. Jak Ojciec posłał mnie, tak i ja posyłam was. Po tych słowach tchnął na nich. Weźcie Ducha Świętego. Ci, których uwolnicie od grzechów, będą od nich wolni. Ci zaś, których nie uwolnicie, pozostaną w grzechach. Nie było wtedy wśród nich jednego ucznia, Tomasza, zwanego bliźniakiem. Pozostali powiedzieli mu więc: słuchaj, widzieliśmy Pana. Jeżeli nie zobaczę na jego rękach śladów po gwoździach i nie włożę w nie palca, nie uwierzę. Jeśli nie włożę ręki w jego przebity bok, nie uwierzę. Minęło 8 dni i uczniowie znowu zebrali się w jednym miejscu. Tym razem Tomasz był z nimi. Podobnie jak poprzednio, Jezus wszedł pomimo zamkniętych drzwi, stanął pośrodku. Pokój wam. Włóż palec w moje ręce. Włóż rękę w mój bok. I nie bądź już niedowiarkiem, ale uwierz. Jesteś moim Panem i Bogiem. Uwierzyłeś, bo mnie zobaczyłeś. Szczęśliwi są jednak ci, którzy uwierzyli, chociaż mnie nie widzieli. Jezus uczynił na oczach uczniów o wiele więcej cudów, niż to opisano w tej księdze. Te jednak, które się w niej znalazły, zostały zapisane po to, abyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga, i abyście wierząc Mu otrzymali życie. Po jakimś czasie Jezus po raz pierwszy ukazał się uczniom. Było to nad Jeziorem Tyberiackim. Przebywali wtedy razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany bliźniakiem, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, oraz jeszcze dwóch innych uczniów. Szymon Piotr powiedział do pozostałych: idę łowić ryby. Idziemy z tobą, odpowiedzieli. Weszli więc do łodzi i wypłynęli, ale przez całą noc nic nie złapali. O świcie na brzegu pojawił się Jezus. Uczniowie jednak nie rozpoznali Go. Młodzieńcy, macie coś do jedzenia? Nie, nic. Zarzućcie więc sieci z prawej strony łodzi, a coś złapiecie. Zarzucili więc sieci. I nie mogli ich z powrotem wyciągnąć, bo tak dużo ryb złapali. Uczeń, który był najbliższym przyjacielem Jezusa, powiedział do Piotra: to Pan. Na te słowa Szymon Piotr natychmiast założył koszulę, był bowiem rozebrany, i rzucił się w pław do brzegu. Pozostali płynęli łodzią, ciągnąc za sobą sieci pełne ryb.
Byli bowiem tylko jakieś 100 metrów od brzegu. Gdy wyszli z łodzi, ujrzeli rozpalone ognisko, na którym piekła się ryba oraz chleb. Przynieście kilka z tych ryb, które teraz złowiliście. Szymon Piotr poszedł więc i wyciągnął sieć na brzeg. Jak się okazało, w sieci były 153 ogromne ryby, a mimo to sieć nie pękła. Podejdźcie i zjedzcie coś. Żaden z nich nie śmiał go pytać, czy to rzeczywiście on. Byli bowiem pewni, że to jest Pan. Jezus tymczasem podchodził do każdego, częstując chlebem i rybą. W ten sposób już po raz trzeci od czasu swojego zmartwychwstania Jezus ukazał się uczniom. Po śniadaniu Jezus zwrócił się do Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż inni? Tak, Panie. Wiesz, że Cię kocham. Paś więc moje baranki. Jezus zapytał go po raz drugi. Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Tak, Panie. Wiesz, że Cię kocham. Opiekuj się więc moimi owcami. I zapytał go po raz trzeci. Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Słysząc trzeci raz to samo pytanie, Piotr zasmucił się, ale odpowiedział. Panie, Ty wiesz wszystko. Wiesz, że Cię kocham. Paś więc moje owce. Zapewniam Cię. Gdy byłeś młodszy, sam o sobie decydowałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Ale na starość ktoś inny zadecyduje o tobie i poprowadzi cię tam, dokąd byś nie chciał pójść. Mówiąc to, Jezus dał mu do zrozumienia, jaką śmiercią uwielbi Boga. I dodał, pójdź w moje ślady. Piotr odwrócił się i zobaczył ucznia, który był najbliższym przyjacielem Jezusa. To on podczas kolacji był blisko niego i zapytał, Panie, kto cię zdradził? Wtedy Piotr powiedział, Panie, a co będzie z nim? Może zechce, aby pozostał na ziemi aż do mojego powtórnego przyjścia. Po co ci to wiedzieć? Ty masz pójść w moje ślady. Z tego powodu rozeszła się wśród uczniów pogłoska, że uczeń ten nie umrze. Ale Jezus nie powiedział, że on nie umrze, tylko może zechce, aby pozostał aż do mojego powtórnego przyjścia. Po co ci to wiedzieć? Ten właśnie uczeń opowiedział o tym wszystkim i to on napisał tę księgę. A wiemy, że mówi prawdę. Jezus dokonał jeszcze wielu innych rzeczy, a gdyby chciano je wszystkie szczegółowo opisać, cały świat nie pomieściłby chyba ksiąg. Apostoł Jan stwierdził, iż celem tej księgi jest, by uwierzyć, że Jezus jest Synem Bożym. Opisując wszystkie te wydarzenia, Jan nakłania nas do wiary, zaufania Jezusowi, który zapłacił karę za nasze grzechy, umierając na krzyżu. Tak bowiem Bóg ukochał świat, że oddał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto Mu uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Zapewniam Was, każdy, kto mnie słucha i wierzy Ojcu, który mnie posłał, ma życie wieczne.
A życie wieczne polega na poznaniu Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Wszystkie te rzeczy zostały zapisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga, i abyście wierząc Mu, otrzymali życie wieczne. To prowadzi nas do dwóch wniosków. Po pierwsze, musimy zgodzić się z Jezusem, że zgrzeszyliśmy przeciwko świętemu Bogu oraz że istnieje zło w naszym życiu, bez względu na to, jak niewielkie wydaje się ono być. Po drugie, musimy uwierzyć, że Jezus zapłacił pełną karę za nasze grzechy, umierając na krzyżu, umierając zamiast nas. Kiedy w to uwierzymy, niezwłocznie otrzymamy od Boga życie wieczne. Dlatego apostoł Tomasz w obliczu tych faktów mógł jedynie zawołać: jesteś moim Panem i Bogiem. Jeżeli tylko chcesz, możesz osiągnąć pokój z Bogiem. Musisz osobiście wyznać: przyznaję, że zgrzeszyłem przeciwko doskonałemu Bogu. Wierzę, że umierając na krzyżu, Jezus zapłacił pełną karę za moje grzechy. Dzięki Jego śmierci mam pewność, że otrzymam życie wieczne i w obliczu Boga stanę się doskonały. Jesteś moim Panem i Bogiem.